Muscle Clinic. W trosce o Twoje zdrowie. Muscle Clinic. W trosce o Twoje zdrowie. Dzień dobry ze stadionu Bydgoszcz Archers. Witają dzisiaj Państwa Bartosz Słowarski i Radosław Gołąb. Już za niecały, no troszkę ponad pół godziny, pierwszy mecz półfinałowy Polskiej Futbol Ligi. Bydgoszcz Archers podejmują Silesia Rebels. Potężna niespodzianka. No nie spodziewaliśmy się, że rebelianci wygrają w Warszawie, prawda Bartek? No, rzut na taśmą. Tak, ostatnia akcja meczu, praktycznie ostatnia akcja meczu, kilka sekund do końca. A my dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek, ciekawa oprawa graficzna, coś czego wcześniej nie widzieliśmy jeszcze na boiskach Polskiej Futbol Ligi. Widzimy sponsorów, a za chwilę zapraszamy już na wywiad, na płytę boiska. Ze mną trener Daniel Piechnik, trener Bydgoszcz Archers. Danielu, Wasz terminarz jest o tyle komfortowy dla Was, że mieliście aż dwa spotkania więcej odpoczynku od Waszych dzisiejszych przeciwników. Jak wykorzystaliście ten czas? Przede wszystkim poprawialiśmy błędy, które popełniliśmy przez te pierwszych 6 spotkań, bo to, że zakończyły się naszymi zwycięstwami, nie oznacza, że nie było wiele do poprawy. Druga rzecz to regeneracja. Kilku zawodników, którzy nie grali, zagra ponownie. Przede wszystkim Miłosz Góralski i Piotr Rudnicki wracają do składu, więc jesteśmy prawie w najmocniejszym składzie, jaki mieliśmy od początku sezonu. I myślę, że przygotowaliśmy się dobrze na tych Rebels. Przygotowaliśmy się na taką drużynę, której nie zobaczyliśmy w tym pierwszym meczu przeciwko. No właśnie, Rebels. Drużyna, która no, sprawiła sensację w ostatnim meczu z Warsaw Mets. Jak charakteryzujesz, jak patrzysz na tą drużynę? No szczerze mówiąc, ten wynik z Warsaw Mets zaskoczył mnie, pewnie całą futbolową Polskę. Ja kibicowałem chłopakom ze Śląska, ale sposób, jaki najpierw zbudowali prowadzenie, potem je stracili i w ostatnich sekundach znowu je odzyskali, był czymś, co się fajnie oglądało. No i też nie ukrywam, że wpłynął na nasze przygotowanie, bo przygotowali się bardziej się na mecz, a gramy z Rebels. To też Twój pierwszy półfinał w najwyższej klasie rozgrywkowej jako trener główny. Czujesz jakiś dreszczyk emocji większy niż przy okazji innych meczów? Myślę, że nie. Myślę, że ja mam ze sobą 3 finały wygrane i 2 przegrane jako koordynator defensywy, gdzie również dość spora odpowiedzialność na mnie spoczywała. I tak naprawdę w tej roli trenera głównego ja dalej robię nieco więcej może niż do tej pory, ale dalej ta moja rola jako koordynatora defensywy jest taka sama. A czego oczekujesz od swoich zawodników w dzisiejszym meczu, w tak ważnym meczu, też poniekąd być może historycznym dla tej organizacji? Przede wszystkim koncentracji. Nie chcę, żeby nasi zawodnicy podeszli do tego meczu lekceważąc rywala, bo jednak to Rebels przez ostatnie 2 tygodnie odnosili zwycięstwa i są świetnie przygotowani, zakładam, do tego meczu.
więc musimy wyjść skupieni, skoncentrowani i od razu mocno uderzyć przeciwnika, żeby pozbawić ich wszelkich złudzeń. W takim razie życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że dla Ciebie i dla chłopaków po tym meczu będziesz mógł powiedzieć, że jesteś z nich zadowolony i jesteście z siebie dumni. Tak, znaczy pewne zadowolenie będzie dopiero po wygranym finale, ale mam nadzieję, że uda się wygrać dzisiaj i przygotowywać do meczu w Ząbkach. Dzięki za tę rozmowę, powodzenia. Dzięki. Widzieliśmy spokojny, ale skoncentrowany Daniel Piechnik, na pewno ułożony świetny gameplan na ten mecz. A teraz już pierwsza z tych nowinek, ciekawostek, które przygotowaliśmy tutaj dla Was. Statystyki indywidualne, najlepszy graczy. No i na początek Adam Izydorczyk. Ja tutaj będę tłumaczył, bo być może nie wszyscy wiedzą, co oznaczają te skróty. 18,5 takla, czyli powstrzymania zawodnika z piłką. 2 saki, czyli powalenia rozgrywającego. 5 tackles for loss, czyli 5 zatrzymań na stratę yardów przeciwników. Numer 2 na naszej liście Piotr Rudnicki, 163 zdobyte yardy, 11 złapanych piłek na 16 prób, do tego 2 przyłożenia, prawie 15 yardów per catch. No, już jak Piotrek łapał piłkę, to mieliśmy pierwszą próbę od razu. Jeden z wyróżniających się zawodników, teraz widzimy jego najlepsze akcje, tutaj fantastyczne złapane podanie i przyłożenie. Wybraliśmy 13 zawodników, troszkę tutaj zdradzę, których statystyki obejrzymy. Kolejny. Zobaczymy jeszcze Piotra Rudnickiego w akcji. Kolejny na naszej liście. Wojciech Pesz. 20,5 zatrzymania. Skąd się biorą te połówki? Połówki się biorą stąd, że jeśli dwóch zawodników naraz zatrzymuje zawodnika z piłką, wtedy ten tackle jest dzielony na pół. Jeden tackle for loss, czyli zatrzymanie zawodnika z piłką na stratę yardów. Jedno interception. 6 PD. PD to jest pass deflections, czyli zbite piłki, czyli aż 6 takich akcji w wykonaniu Wojtka. Do tego jeden forced fumble, spowodowanie straty piłki po stronie przeciwników i jedno fumble recovery, czyli odzyskanie piłki po fumblu. W ataku Mateusz Poneta, ponownie jeden z wyróżniających się skrzydłowych, już nawet nie tylko po stronie Bydgoszcz Archers, ale w naszej lidze. 282 zdobyte yardy, 17 złapanych podań na 24 próby, bardzo dobra średnia. 4 przyłożenia i podobnie jak u Piotrka Rudnickiego, pierwsza złapana piłka to jest praktycznie pierwsza próba, 16,5 yarda średnio na złapaną piłkę. U Mateusza widzieliśmy dwie znakomite, bardzo podobne do siebie akcje i przyłożenia. Tutaj właśnie ta w meczu z Mets, kiedy świetne bloki dostał od kolegów, a potem już zrobił to, co umie najlepiej. Kolejny na naszej liście, główny generał rozgrywający Bydgoszcz Archers, Jake Siemens, lider jeśli chodzi o przyłożenia podaniowe w naszej lidze, 15 przyłożeń. No i zobaczmy, jaka imponująca średnia punktowa, średnia podaniowa, 64% piłek, którą zagrywał, były złapane. To było 88 złapanych podań na 137 prób, łącznie w powietrzu 1271 yardów i tylko jeden interception w swojej grze. Znakomite statystyki, lider jeśli chodzi o polską Football League. Biegowo też ma się czym pochwalić, a my przechodzimy już do obrony. Dawid Magrean, jeden z wyróżniających się defensive backów w polskiej Football League. No myślę, że tutaj dużo się nie pomylę, jeżeli powiem, że to jest czołówka, jeśli chodzi o safety w tej chwili w naszym kraju. 20 powstrzymań zawodników z piłką, 7 pass deflections, to jest bardzo dobra statystyka. Jeden przechwyt i jeden z powodów fany fumble. Przed chwilą właśnie widzieliśmy tą akcję. Kolejny zawodnik, Rafał Michoń, linebacker, 20,5 takla. To te statystyki mówiące o powstrzymaniu zawodników z piłką, no naprawdę po stronie Archers są imponujące. Druga linia obrony gra fenomenalnie. Jeden tackles for loss, czyli na stratę yardów, a wiemy, że głównym zadaniem jest zatrzymywanie biegów i zbijanie ewentualnie piłek, natomiast udało się tutaj też powstrzymać zawodnika przed linią wznowienia i jedno zbicie piłki. Kornel Witkowski, 310 yardów po ziemi. No to jest niewątpliwie jeden z liderów, jeśli chodzi o Bydgoszcz Archers. No natomiast, może trochę uprzedzę, jest zawodnik, który ma więcej zdobytych yardów od Cornela. Natomiast Cornel, moim zdaniem, oprócz Bartka Słomki, to są dwaj zawodnicy, których można by nazwać odkryciem ligi. I o ile Bartek troszkę zniknął nam z boisk, bo chyba ma kontuzję i nie mógł grać w ostatnich meczach, tak Cornel mecz po meczu udowadnia, że to jest znakomity zawodnik, fantastyczne warunki fizyczne, bardzo duży atletyzm, znakomite statystyki. No to jest zawodnik, którego z przyjemnością oglądamy. No a teraz już gracz, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, Arkadiusz Cieślok, prawdziwy obieży świat, mocny chłopak ze Śląska, który przemierzył całą Polskę od Śląska przez Pomorze, grał też w Warszawie, teraz w Bydgoszczy.
25 takli, 8 saków, to zasługuje na uwagę ta statystyka. No, nie ma wielu zawodników w polskiej lidze, którzy mogą pochwalić się takimi statystykami. Widzieliśmy teraz na ekranie tackle for loss. Arek, no klasa sama w sobie. I mówiłem o zawodniku, który ma więcej zdobytych yardów od Kornela Witkowskiego. Jakub Kubacki z 393 yardy, 28 złapanych piłek na 41 podań, tylko 4 przyłożenia, trochę mało jak na taką statystykę, 14 yardów per catch. Widzimy, że ci skrzydłowi, jeśli oni już łapią piłki, które rzuca do nich Jake Shimes, to średnio podanie, to jest pierwsza próba, także jedna udana piłka i mamy przesunięte znaczniki. Atak powietrzny, jeśli chodzi o Archers, gra znakomicie. Zobaczymy, jak spisze się dzisiaj. W Bydgoszczy troszkę pochmurno, pada niewielki deszcz, natomiast to nie powinno utrudniać gry, więc liczę na dużo gry podaniowej. Gra biegowa. O grze biegowej Archers można by było mówić i mówić. No, ona nie wyglądała dobrze na początku sezonu, natomiast Bartosz Gnoza to z kolei jest zawodnik, który przeszedł największą metamorfozę, jeśli chodzi o ten sezon, i to nie tylko w Bydgoszcz Archers, ale w całej lidze. Ten chłopak miał, pamiętamy, w pierwszych meczach to był nie do końca pewne ręce, on był bardzo niepewny na boisku, natomiast ostatnie mecze gra profesorska i zwróćcie uwagę, on miał jedną akcję, którą zagrał po złapaniu podania na 47 yardów, zdobył wtedy touchdown i to była akcja, która została akcją kolejki, no i była to akcja przeciwko Silesia Rebels. Przechodzimy do wzmocnień Archers zagranicznych. Javier Carrasco, zdecydowanie wyróżniający się zawodnik, jeśli chodzi o defensive backów w tej chwili w polskiej football lidze. 24,5 takla jak na defensive backa, no to są statystyki porównywalne z linebackerami, ale to też wynika z tego, że on gra bardzo blisko linii wznowienia. On jest takim, powiedzmy, czymś na kształt linebackera, stąd też tak imponująca statystyka. Jeden sack, 3 interceptions, 2 zbite podania, 1 tackle for loss jak na DB. No, trzeba przyznać, imponujące. No i moim zdaniem najlepszy zawodnik defensywy w tej chwili w Polsce, w naszej lidze, Robbie Wallace, zwróćmy uwagę, 41 takli. No to jest maszyna do zatrzymywania zawodników z piłką. 3 saki, 2 tackle for loss, 1 przechwyt, 6 zbitych piłek, 3 spowodowane straty piłki u przeciwników, 4 odzyskane takie piłki po stratach u przeciwników, 3 defensywne przyłożenia i teraz będziemy mogli właśnie zobaczyć jedno z tych przyłożeń również w meczu przeciwko Silesia Rebels. No, ten mecz przeciwko Silesia Rebels Bydgoszczy wyszedł znakomicie. Archers mocno podbili sobie wtedy statystyki, wygrali bardzo łatwo. Także, no, jest co oglądać i liczymy, że dzisiaj będzie tylko o wiele, wiele lepiej. A po tych krótkich statystykach zapraszamy teraz znowu na wywiady i oddajemy głos na boisko. Ze Silesia Rebels Katowice, Jarosław Kopciuch. Przede wszystkim spytam o drogę, bo dość długa czy męcząca? Wydaje mi się, że jak na możliwości naszej całą tą odległość nie było aż tak źle. Przyjechaliśmy wczoraj, wyspaliśmy się do ostatnich minut, byliśmy w hotelu, więc wydaje mi się, że wszyscy nasi zawodnicy są wypoczęci i gotowi na walkę o finał. Właśnie, a pytając o skład personalny, wszyscy zawodnicy zdrowi, gotowi? Generalnie sezon jak sezon, wiadomo, ostatnie mecze zawsze przynoszą już te większe lub mniejsze braki kadrowe. Staraliśmy się jak najwięcej osób zreperować na dzisiejszy mecz. Myślę, że obecność Bartka Słomki jest tego czystym przykładem. Na pewno dzisiaj nie sprzedamy tanio skóry. Ale niespodzianką jest na pewno Daniel Jagodziński, który jest w składzie, nie zagra, ale wyjdzie na boisko, wyprowadzając swoją drużynę. To taki ukłon w stronę tego weterana, który no niestety z powodu zdrowotnych musiał zakończyć karierę. Tak jest, no myślę, że każdy zna Daniela Jaga, rozpoczynał tak naprawdę swoją karierę w tej drużynie. Jest przez cały sezon praktycznie był. Jaga był przez cały sezon razem z nami, był kapitanem tej drużyny. Myślę, że to będzie idealne zakończenie jego kariery, właśnie wyjść, zmotywować chłopaków ostatni raz i zapamiętać ten moment do końca życia. Wiele zmian było przed tym sezonem i pamiętam, jak mówiłeś przed rozpoczęciem sezonu, że przy zmianie trenera głównego przede wszystkim oczekujesz, że nawiąże tą chemię, więź z drużyną, która poprowadzi ich do zwycięstwa. Patrząc na to, że jesteście tutaj, mecz przed wielkim finałem, no to chyba udało się zrealizować ten cel. Myślę, że jak najbardziej masz rację. Pomiędzy i zawodnikami, i trenerami czujemy więź. Wiemy, że jedni na drugich mogą polegać. Cieszymy się bardzo z tego.
I liczymy na to, że dzisiaj to też udowodnimy. Dzisiejszy mecz to już tak naprawdę największy sukces w historii tego klubu na 15-lecie, w sezonie, w którym na początku zaczynaliście wielkim filmem, wielką premierą, a dzisiaj się pisze kolejny scenariusz na kolejny film? Na pewno wszystkie ujęcia Daniel Jagodziński, Daniel... Na pewno nagrywa, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. A czego oczekujesz od swoich zawodników w dzisiejszym meczu? Twardej walki i może dążenia do tego celu, jakim jest finał. No, każdy z nich wie dokładnie, po co tutaj przyjechaliśmy. Powtórzę to samo, co powiedziałem przed ostatnim meczem, czyli zdajemy sobie sprawę, że faworytem tego meczu jest Archers, ale my mamy swój plan na ten mecz i będziemy go skrupulatnie wykonywać. Życzę w takim razie udanego meczu i wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Rozpoczynamy kolejną ciekawostkę, czyli Road to Playoffs w wykonaniu Silesia Rebels. No, widzieliśmy, że ten sezon w wykonaniu Rebels zaczął się porażką. To był thriller, który obejrzeliśmy w Katowicach pod przeciwnikiem Kraków Kings. Fantastyczny mecz, trzymający w napięciu do ostatnich sekund, no natomiast trzymający w napięciu do ostatnich sekund głównie ze względu na błędy, jakie popełnili Rebels, Kings, przepraszam. No natomiast Rebels trzeba też oddać, że oni potrafili umiejętnie te błędy wykorzystać. Tutaj zobaczyliśmy właśnie jedno z kluczowych zagrań, odzyskany fumble. I po tej akcji Rebels dostali piłkę, mieli i zdobyli przyłożenie i zbliżyli się na bardzo bliską odległość punktową. Także pierwszy mecz porażka. No natomiast w drugim meczu, nie wiem czy można to nazwać niespodzianką, bo Mets zaczynali bardzo powoli ten sezon, no natomiast Rebelianci w pierwszym pojedynku z Kings zagrali bardzo mocny mecz, bardzo solidnie, przyzwoicie. W drugim tutaj kolejny thriller, który zafundowali nam gracze z Katowic i wygrana zaledwie dwoma punktami. To jest naprawdę, te dwa mecze, to był taki roller coaster, jeśli chodzi o emocje w Katowicach. Pierwszy mecz porażka, drugi mecz zwycięstwo. Trzeci mecz, no to były derby Śląska i przeciwnikiem Tychy Falcons. Wówczas jeszcze widzimy teraz właśnie z piłką Jules Sandgi, no jeden z lepszych rozgrywających, jaki biegał w ogóle po boiskach Polskiej Football Ligi w tym sezonie. No natomiast kontuzja wykluczyła go z meczu. Tutaj zdecydowaną przewagę mieli zawodnicy Sokołów, Rebelianci. No nie potrafili się przeciwstawić bardzo dobrze grającej, głównie defensywie po stronie Falcons. No natomiast Sokoły zrobiły to, co miały w planie. Zwyciężyli w tym meczu. Natomiast widzimy też, że bardzo dobrze funkcjonuje ten atak pomiędzy Johnem Mulinem i Igorem Łysenko. I to widzieliśmy też w ostatnich meczach. Pojedynek z Lowlanders. Bardzo bliski mecz. Tutaj niewiele osób spodziewało się, że ten wynik będzie tak zbliżony, jeśli chodzi o to, jest różnica jednego posiadania. No natomiast na dobrą sprawę Lowlanders praktycznie przez cały ten pojedynek prowadzili ten mecz, oni mieli go pod kontrolą. Ta różnica punktowa była niewielka, no natomiast nic złego tam nie mogło się wydarzyć. Kolejne starcie, pojedynek Rebels z Archers na własnym boisku. No i tutaj całkowita dominacja. Teraz mamy na ekranie akcję, o której mówiłem troszkę wcześniej, czyli złapane podanie Bartka Gnozy i bardzo długi bieg pod koniec. No jestem jeszcze fanem numer 65, zobaczcie, znakomity blok na koniec. To była taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o ten mecz. No Bartek Gnoza świetnie tam się zaprezentował. Bardzo ładna akcja. Rebelianci byli w zasadzie tylko tłem. W drugiej połowie grali już drugim rozgrywającym. Także oni mentalnie gdzieś ten mecz całkowicie odpuścili. Tutaj drugie zwycięstwo w sezonie zasadniczym. Rebels walczyli tak naprawdę o rozstawienie, jeśli chodzi o drogę do playoffs. No i dzięki temu zwycięstwu znaleźli się na piątym miejscu w lidze. Atak pomiędzy, tam niż porozumienia pomiędzy Johnem Mulinem i Igorem Łysenko, widzimy, że tu bardzo dobrze zafunkcjonowała. Znakomity mecz też w wykonaniu Hadriana Lendy. To jest moim zdaniem najlepszy import, jaki gra obecnie w Katowicach. Bardzo dobry transfer, to jest zawodnik, który gra i w obronie, i w ataku, w formacjach specjalnych. No naprawdę świetny ruch ze strony Rebels, że udało się go ściągnąć. No i thriller z ostatniego tygodnia. Mets już byli w ogródku, brakowało im do zakończenia meczu 12 sekund i wówczas Rebels wykonali tą pamiętną akcję. Myślę, że wszyscy doskonale wiecie, o czym mówię. Dalekie podanie od Johna Mulina, to była już czwarta próba, ostatnia szansa na zdobycie przyłożenia i wyjście na prowadzenie i tak naprawdę wygranie meczu. I to jest właśnie ta akcja. John Mulin uciekający na lewo, długa piłka.
niekoniecznie dobra, to ona długo leciała, tam mogli spokojnie to obrońcy zbić, przechwycić, zrobić cokolwiek, no natomiast rebelianci potrafili wykorzystać, utrzymali presję do końca i to oni dzisiaj zagrają w Bydgoszczy w finale, w półfinale przeciwko Archers. A teraz już wywiad z Maćkiem Cetnerowskim. W roli head coacha Seagulls Gdynia. Przede wszystkim faworytem są gospodarze, ale czy widzisz wśród rebeliantów jakieś argumenty ku temu, by zaskoczyli znów jak w poprzednim meczu? No tak, no, patrząc na poprzedni mecz, to zdecydowanie nie można odmówić im woli walki i grali właściwie chyba swoje jedno z lepszych spotkań, mimo że musieli naprawdę wyciągnąć asa z rękawu na koniec, żeby wygrać i troszkę potrzebowali szczęścia. Mimo to uważam, że nie bez powodu Archers są faworytem, są wypoczęci, nie musieli grać w zeszłym tygodniu. Ten mecz dla Rebels na pewno był bardzo wymagający pod względem fizycznym. Pogoda też, nie pamiętam, ale chyba było dosyć ciepło, więc może to może zabraknąć po prostu argumentów ze strony Rebels, żeby pokonać drużynę, która właściwie jest najrówniej grającą drużyną w tym roku. Daniel Piechnik to twój w sumie podopieczny, więc jestem ciekaw, jak oceniasz jego ten pierwszy sezon w roli head coacha, no bo doszedł już do półfinału. Znaczy, no Daniel był defensywnym koordynatorem. Koordynatorzy to są właściwie drudzy po head coachu osoby w drużynie i zawsze właściwie jego wiedza futbolowa już dawno przewyższyła moją i wiedziałem, że sobie poradzi w roli trenera głównego. I widać to po grze Archers. Zawodnicy chcą grać dla niego, starają się, są zmotywowani. No i rzeczywiście ta defensywa w tym roku jest o wiele lepsza, więc na duży plus i będzie tylko lepiej z kolejnymi sezonami, jeżeli oczywiście Daniel będzie chciał kontynuować swoją tutaj przygodę w Bydgoszczy. Jak myślisz, w przypadku wygranej Archers, jaki wynik jutrzejszego spotkania byłby dla nich najlepszy, jeśli chodzi o nadchodzący Polish Bowl, jeżeli by wygrali? O, to jest dobre pytanie i na pewno, ale sądzę, że nie ma tutaj kalkulacji ze strony Daniela. Z kim chciałbym, żeby się zmierzyli? Może bym chciał troszeczkę, żeby byli to Lowlanders, żeby taki za ten ostatni mój mecz w karierze wziął rewanż Daniel i wygrali z Białymstokiem i wyeliminowali ich z możliwości wygrania Mistrzostwa Polski. Ale obie drużyny, które grają w drugim półfinale, są właściwie bardzo mocne, tak? To jest ta para mocniejsza dzięki temu, że Archers byli na pierwszym miejscu, grają moim zdaniem z trochę słabszym przeciwnikiem, ale tak patrząc na sezon, Archers wygrali z wszystkimi, więc nie muszą się obawiać, muszą po prostu wyjść zmotywowani i zagrać tak jak w poprzednich meczach. W stosunku do poprzedniego sezonu doszło do wielu zmian w jednej i w drugiej drużynie. Jak oceniasz ten postęp, który poczyniły w stosunku tego do zeszłorocznego sezonu? No ale Archers cały czas są niepokonani, więc widać, że ta gra jest lepsza, idzie im zarówno lepiej w ataku, jak i w obronie i tego się też spodziewałem. Tutaj dobre decyzje pod względem na przykład zawodników amerykańskich, ale też świetne transfery polskie. Silesia też jest w półfinale, ja znam tę drużynę troszeczkę mniej, ale widać, że też jest postęp, ponieważ są tu, gdzie chcą i mają szansę na finał, więc obie drużyny zrobiły postęp i na pewno będą się liczyły w kolejnych latach. Życzę w takim razie tobie i kibicom dobrego meczu, dobrego spotkania. No miejmy nadzieję, dobrą pogodę. My już wracamy do studia i za chwilę road to playoffs w wykonaniu Bydgoszcz Archers. No i tutaj nie może być mowy o żadnym rollercoasterze. Bydgoszcz od samego początku narzuciła bardzo mocne tempo reszcie stawki, bardzo mocno weszli w sezon. Pierwszy pojedynek w zasadzie trudno było spodziewać się, trudno było przewidzieć, co tu może się wydarzyć. No Bydgoszcz, całkowicie przebudowana drużyna względem poprzedniego sezonu. Warsaw Eagles debiutujący, wracający w zasadzie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. No i kompletna deklasacja, 49-7. Widzieliśmy, że Eagles mieli poważne problemy w tym meczu, no natomiast Archers fantastycznie nakręceni. Jedno z przyłożeń teraz na ekranie było Robiego Wallace'a z tych defensywnych. W kolejnym meczu wydawało się, że będzie znacznie trudniejszy przeciwnik i faktycznie tak było. Mieliśmy, teraz przechwyt Wojtka Perza z kolei. Faktycznie jeden z trudniejszych przeciwników, bardzo mocno, bardzo fizycznie grająca drużyna Kraków Kings. I to był początek sezonu, oni jeszcze byli świeżi, wypoczęci. Także można było spodziewać się mocnego, fizycznego spotkania. I zastanawialiśmy się, czy faktycznie Archers są tak mocni i będą w stanie wytrzymać. No natomiast wynik odpowiedział nam na to pytanie dosyć jednoznacznie. 29-13. I na dobrą sprawę to zwycięstwo nie było ani przez chwilę zagrożone. Więc po tym meczu było 2-0. Pojedynek z Warsaw Mets to nieoczekiwanie
bardzo bliskie spotkanie. Wydawało nam się, że po tych meczach, które oglądaliśmy w wykonaniu Warsaw Mets na początku sezonu, tutaj Archers powinni mieć dużą przewagę i powinni spokojnie ten mecz wygrać. No natomiast widzieliśmy, że ofensywa prowadzona przez Davida Asha była w stanie znaleźć luki w obronie tej takiej podaniowej, jeśli chodzi o Bydgoszcz Archers. No i przez chwilę zrobiło się gorąco, bo Mets przez moment nawet prowadzili. Natomiast Archers wygrali ten mecz i spokojnie czekali na kolejnego przeciwnika, którym byli Lowlanders Białystok. Z Lowlanders Bydgoszcz Archers zmierzyli się na Podlasiu. Trudne warunki. I kolejny raz na ekranie widzimy przyłożenie. Nie, zabrakło do przyłożenia, przepraszam, to powiedziałem akcję. No, natomiast Robbie Wallace zagrał znakomicie w tym meczu, także brawa mu się za to należą. Po tym meczu Archers mieli już bilans 4-0 i kolejny przeciwnik, Tychy Falcons. Tychy przed sezonem typowani do jednego z faworytów, jeśli chodzi o polską Football Ligę. No natomiast Archers znaleźli tutaj ponownie sposób na Sokoły. No wszyscy wiemy, że Archers znaleźli sposób na wszystkich w tym sezonie. Archers jak na razie bilans 6-0. Znakomita gra, jeśli chodzi o formację ofensywną. I bardzo niestandardowe ustawienie, jeśli chodzi o formację defensywną. No bo wiemy, że Archers grają piątką defensive backów. No to jest formacja, której inne drużyny w tym roku nie stosują. Tylko trójka defensywnych liniowych. Natomiast widzimy, że to doskonale sprawdza się w tym sezonie. No i nie ma mocnych na łuczników. I jeszcze przyłożenie, świetnie wygrany pojedynek 1-1. Wysoka piłka, widzimy, że za głowę złapał się zawodnik Falcons. Ostatni mecz to tak na dobrą sprawę spacerek. I ja byłem bardzo mocno zawiedziony po tym meczu postawą rebeliantów, no bo wyglądało, że oni całkowicie przeszli obok tego spotkania. Nie nawiązali absolutnie żadnej walki. Archers robili co chcieli, pojawiło się w drugiej połowie już mnóstwo zmienników. Don Gabelain, czyli ten młody rozgrywający, który pochodzi ze szkółki Bydgoszcz Archers, prowadził atak, który zdobył przyłożenie. Także no, tutaj Bydgoszcz miała szansę na sprawdzenie swoich backupów. Dali dużo czasu zawodnikom, którzy normalnie grają troszkę mniej. No i z bilansem 6-0 Bydgoszcz uniknęli wildcard, wygrali ligę i zagwarantowali sobie mecz półfinałowy na swoim stadionie. No i Bartek, Bydgoszcz Archers Silesia Rebels. Czego dzisiaj możemy spodziewać się po tym pojedynku? Myślę, że na pewno będziemy spodziewać się twardego spotkania pomiędzy zespołami, które grają dość fizycznie w obronie. Duża szansa, że mecz będzie wyglądał i będzie miał przebieg zupełnie inny niż ostatni mecz sezonu. Jest to kompletnie inny mecz, Any Given Sunday, playoffy i na pewno win condition Silesii Rebels na ten mecz to jest startowanie z pozycji underdoga. Archersi nie przywykli oprócz tego sezonu do bycia w pozycji lidera i faworyta, dlatego na pewno Archersom życzę jak najbardziej zimnych głów, szczególnie w pierwszych fazach meczu. Widzimy, że już przygotowujemy się do rozpoczęcia meczu. Ja może przedstawię dzisiaj obsadę sędziowską, bardzo mocny skład. No i zaczynajmy. Piotr Soczówka, Jan Pruszkowski, Michał Cymara, Mikołaj Burzec, Jacek Mucha, Hubert Romańczyk, Bartosz Marciniak, Marcin Szczepański. To są sędziowie, którzy poprowadzą dzisiejszy pojedynek. 8 arbitrów, więc wiemy, że tutaj będzie aż 8 par oczu obserwujących zawodników, także możemy liczyć na naprawdę dobre decyzje z ich strony. My już czekamy na wyjście z zawodników i za chwilę jako pierwsi na boisku pojawią się zawodnicy z Silesia Rebels. Po stronie Rebels na pewno warto zwrócić uwagę na ten duet, o którym troszkę wspominałem przy wcześniejszych materiałach, czyli John Mullin, Igor Łysenko. Znakomite warunki fizyczne Igora Łysenko, natomiast takie przykre dropy, które on, których kilka zobaczyliśmy w tym sezonie. Myślisz, że może Igor, jak ma taką presję na sobie, to będzie w stanie wykrzesać więcej tej pewności przy łapaniu? Na pewno jego koncentracja jest jednym z ważniejszych elementów do wygrania jego zespołu, natomiast tutaj musimy też wspomnieć na temat pogody, która ogólnie dzisiaj panuje. Rano były dość obfite deszcze i ogólnie murawa jest mokra, natomiast od około 1,5 godziny nie mamy deszczu, więc wydaje się, że
możliwość używania wide receiverów, tight endów oraz opcji running backów w akcjach rzutowych jest na pewno na ten moment rozwiązaniem na boisku i możemy się tego spodziewać. Drop to jest zawsze, nazwijmy to, chwila i wymaga to pełnej koncentracji, dlatego tutaj na pewno one mogą się zdarzać na meczach, które są już o taką stawkę. Natomiast dla dobra i spotkania liczymy na to, że tych dropów po prostu będzie z obu stron jak najmniej, żeby poziom spotkania był jak najwyższy. Tak, ja powiem szczerze, że też mocno liczę dzisiaj na grę podaniową. Wiemy, że zarówno jeden, jak i drugi rozgrywający lubi rzucać piłki i robią to bardzo dobrze. John Mullin, no, rozwinął się znakomicie podczas tego sezonu. Bardzo dobry zawodnik, naprawdę widać, że też końcówka sezonu i tak naprawdę szóste spotkanie w regularnym sezonie, tutaj to było mocne przyspieszenie ofensywy z Rebelsów. Na pewno jest to ciekawy zawodnik do oglądania dzisiaj w koszulkach czarnych. W białych koszulkach jest na pewno również zawodnik warty spojrzenia i z mojej perspektywy na pewno też będę spoglądał na narzędzia i na krótko mówiąc, armaty, które mamy w Bydgoszczy. Kornel Witkowski, Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, Piotr Rudnicki i Mateusz Poneta. Tak, to jest taka czwórka. Jeszcze Paweł Fabich, który może być czarnym koniem. Też bardzo mocno zbudowany, bardzo silny fizycznie zawodnik. I on tutaj może grać jako tight end, jako skrzydłowy, więc jest taka piątka tych skrzydłowych, którzy mogą odbierać podania. A powiedz mi, Paweł Wojciechowski, to jest zawodnik Silesia Rebels, który pokazał się dopiero podczas tego sezonu. No i te ostatnie mecze naprawdę niezłe. Co prawda w Warszawie też taki przykry drop w end zone, kiedy powinno być przyłożenie. Natomiast ta dwójka, to myślę, że to będą... A jeszcze Hadrian Linda, on też w ataku jest często wystawiany. Jest kilka nazwisk, które tak naprawdę w tym roku wypłynęły. Tutaj wspomniałeś, bo zdecydowanie widzę, że masz szerszy pogląd na całą krajowy futbol. Ja jestem bardziej osadzony w Bydgoszczy i chociażby Kornel Witkowski, który jest wypłynięciem tego sezonu, to jest zawodnik, który 5 lat temu zaczynał swoją karierę właściwie w innych Archersach. Krótko mówiąc, pod naszymi gdzieś tam skrzydłami, ja byłem jego offensive koordynatorem. Natomiast duma na pewno jest wielka, ponieważ Kornel oraz Kubacki to są dwaj tacy bezpośredni wychowankowie seniorskiego zespołu. Właściwie Kuba to jest od samych juniorów, ale Kornel od seniorów. Natomiast to są tacy, nazwijmy, pure Bydgoszcz. Wiadomo, że w Archersach obecnie mamy dużo zawodników z Pomorza i jest tych... powiedzmy to, importów niebydgoskich więcej. Kuba i Kornel od samego początku w Bydgoszczy i naprawdę trzymam kciuki za chłopaków, żeby dzisiaj zagrali świetne spotkanie na swoim polu. To skoro już jesteśmy przy Kubie i przy Kornelu, no to wyciągnąłem sobie ich statystyki. Tu już mieliśmy w tych kartach, kiedy oglądaliśmy najlepsze akcje. Kornel Witkowski 310 zdobytych yardów, Jakub Kubacki 393 yardy. To są dwaj zawodnicy, którzy zdobyli tej powierzchni na boisku najwięcej po stronie Bydgoszcz Archers, więc rozwinęli się znakomicie i wiesz co, Kornel moim zdaniem, no, razem z Bartkiem Słomką, którego nie wiem, czy dzisiaj zobaczymy, na dobrą sprawę nie widziałem go. Mm-hmm. Kornel moim zdaniem to jest odkrycie tego sezonu. On wszedł z formą znakomicie, no i fantastycznie dogaduje się z Jake'em Szymensem. Zgadza się. Wcześniej i to jest właściwie też mocna tranzycja ogólnie Bydgoszcz Archers. 5-8 lat temu grało się w Bydgoszczy głównie w futbol siłowy, futbol biegowy, akcje ISO Inside, I-Formation i było bardzo dużo akcji biegowych, a obecnie od 2 lat, wcześniej Luke Zeta Zaid, ale obecnie już na pełnych obrotach z Jake'em Szymensem mamy po prostu spread offense, który opiera się na najnowocześniejszym i właściwie obecnych trendach futbolowych, czyli grą górą. Tak, a już widzimy, na boisko wbiega Silesia Rebels. No i ciekaw jestem, co pokażą dzisiaj. To tak jak mówiłeś, ta zwyżka formy na koniec sezonu, wygrana z Eagles, wygrana z Mets w Warszawie. Czyżby to mogło zapowiadać, że dzisiaj też zagrają wyrównany pojedynek z Archers? Tak na dobrą sprawę, no nie dajemy im większych szans. Nie dajemy im większych szans, ale w ujęciu form i właściwie w takim obiektywnym komentarzu powinniśmy de facto przeanalizować win conditions. I na pewno win conditions w ich wypadku to jest bycie underdogiem, to po pierwsze, a po drugie jednak momentum sezonu, które trwa od momentu szóstego meczu, kiedy rzutem na taśmę weszli do wildcardów i wildcardy wygrali również rzutem na taśmę, czyli de facto naprawdę no, momentum trwa dla nich. Jeżeli spróbują się obudować na tym troszeczkę,
no i wesprą to umiejętnościami i twardą grą. Jest jakaś szansa, żeby mecz chociaż był bliższy niż sezonowy? Wiesz, to powiem ci, że ja przed meczem z Metz nie dawałem Rebels większych szans, a tymczasem po prostu zbierałem szczękę z podłogi. Końcówkę meczu oglądałem na stojąco na stadionie. No, dokonali nieprawdopodobnej rzeczy. Oni naprawdę, no nikt się tego nie spodziewał. Świetny entertainment, naprawdę. I jeżeli mecze są bliskie, i to właściwie jest najfajniejsza rzecz w oglądaniu futbolu, kiedy są emocje wynikające z wyniku. Tego tak naprawdę wszystkim i sobie życzymy dzisiaj. Mecze, które się kończą 50-0 czy 50-6, przechodzą bez większej historii, a mecz na styku budzi emocje po prostu niesamowite. Tak jak wejście Arce. Obyśmy dzisiaj mieli tak, widzimy, że... Javier Carrasco, defensive back. Mateusz Poneta, wide receiver. Wojciech Pesz, defensive back. Bartosz Gnoza, running back. Piotr Miński, wide receiver. Robbie Wallace, linebacker. Kasper Malak, quarterback. Don Gibbelein, quarterback. Jakub Kubacki, wide receiver. Zakrzewski Jacek, wide receiver. Patryk Jamro, quarterback. Jewgeni Jefimienkow, running back. Kasper Krywowski, linebacker. Dawid Magran, safety. Damian Owsianko, safety. Konrad Kaziński, cornerback. Rafał Michoń, linebacker. Arek Soberski, defensive line. Wojtek Przysława, safety. Jakub Kapiwos, linebacker. Miłosz Góralski, running back. Piotr Fiński, running back. Adam Izydowczyk, defensive line. Jakub Lewandowski, linebacker. Mikołaj Serajewski, defensive line. Andrzej Tłęciuk, offensive line. Janek Chojnowski, offensive line. Bartosz Krychowicz, offensive line. Mateusz Konwent, offensive line. Mateusz Pierniński, offensive line. Karol Rudzki, defensive line. Maciej Kujawski, offensive line. Jakub Krystecki, offensive line. Marek Cieślow, defensive line. Przemysław Strejk, offensive line. Wojciech Stopmal, defensive line. Kornel Witkowski, wide receiver. Paweł Fawik, wide receiver. Dawid Gajewski, defensive line. Sewer Bracz, linebacker. Daniel Biechnik, head coach.
I widzimy, że oprawa godna półfinałowego meczu Polskiej Football Ligi. A może trochę ciekawostek o żołnierzach, których widzimy. To są przedstawiciele 1 batalionu 82 brygady piechoty artyleryjskiej, która stacjonuje w Toruniu. Tutaj musztrę, którą widzieliśmy na ekranie, poprowadził sierżant Charles C. Turner. No a honorowy rzut monetą wykona dzisiaj również sierżant Chase Nelson z 1 batalionu 82 brygady piechoty artyleryjskiej w Toruniu. Już za chwilę wyjście i przywitanie kapitanów, a ja może tylko jeszcze przypomnę, jak wygląda skład sędziowski w tym meczu dla osób, które dołączyły do nas niedawno. A więc arbitrzy dzisiejszego meczu to Piotr Soczówka, Jan Pruszkowski, Michał Cymara, Mikołaj Burzec, Jacek Mucha, Hubert Romańczyk, Bartosz Marciniak, Marcin Szczepański. To oni poprowadzą dzisiejsze spotkanie, to oni będą odpowiedzialni za wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości, pilnowanie czasu i zwracanie uwagi na wszelkie przewinienia, które miejmy nadzieję nie będą się wydarzać, bo zawsze flagi nam tutaj psują widowisko. Troszkę mocniej zaczęło nam padać. Bartek, myślisz, że ten deszcz, który teraz się pojawił, może mieć jakiś wpływ na grę podaniową? No mamy deszcz tak naprawdę z nami przez około 4-5 minut, więc na pewno jeszcze ta mrzawka nie powoduje, że gra podaniowa jest kompletnie wyłączona. Oczywiście każda kropla deszczu, szczególnie na rękawiczkach, no, daje masywny poślizg tak naprawdę w momencie łapania piłki, także to im dłużej będzie padał obecny deszcz, tak naprawdę tym bardziej będzie miało wpływ na grę biegową i grę lądową po prostu zespołów. No miejmy nadzieję, że ten deszcz nie będzie. Jest troszkę też chłodno, także no, można tutaj zmarznąć na zewnątrz, jeśli jest się nieodpowiednio ubranym, na pewno jakieś termiki podpadają, a przez raczej poubierani odpowiednio. Rebels również długie rękawy, więc to dogrzanie organizmu powinno być odpowiednie. Widzimy już przywitanie kapitanów, przywitanie z amerykańskimi żołnierzami, za chwilę rzut monetą. No i zobaczymy pierwsze rozstrzygnięcie tego meczu. Czekamy na rzut monetą. Wybierają teraz kapitanowie heads bądź tails. I sierżant Charles C. Turner dokonał rzutu monetą. Widzimy, że Rebels wygrali. John Mullin już pokazuje, że będą chcieli odbierać piłkę, czyli to oni rozpoczną ten mecz serią ofensywną. No i ciekaw jestem, co wymyślą, czy zagrają, bo oni te ostatnie mecze, które grali bardzo podobnie. To jest raczej prosty futbol, raczej futbol, no, w którym tutaj nie ma dużo finezji, natomiast jest bardzo skuteczny. I to się sprawdziło zarówno przeciwko Eagles, zarówno przeciwko Mets. No i zobaczymy, czy Archers poradzą sobie z ofensywą prowadzoną przez Johna Mullina. Bardzo interesująca decyzja Silesi Rebels. Od razu wygrali losowanie i zdecydowali się przyjąć piłkę. Jedną z bardziej standardowych zagrań, nazwijmy to strategicznych, jest przełożenie decyzji na drugą połowę i tak naprawdę de facto rozpoczynanie meczu w obronie. Natomiast zawodnicy z Rebels, podejmując taką decyzję, że chcą odbierać piłkę, na pewno będą chcieli od pierwszego drive'u nadać temu meczu bardziej ofensywny dźwięk niż tak naprawdę było w sezonie. No, widocznie jest duża wiara w ten atak, jeśli chodzi o Rebels, większa niż w obronę, bo chcą, wybiera się na początku zazwyczaj to, w czym widzi się większe szanse. No ja jak grałem, no to też, jeżeli wygraliśmy losowanie, zawsze wybieraliśmy ofensywę na boisku jako pierwszą, więc są dwie szkoły. Powiem tak, ja też grałem w ofensywnej, jakby zawodnikiem jestem ofensywnej linii, także raczej spodziewam się przełożenia, natomiast już od momentu returnu widać, że mecz dla Rebelsów będzie dość ciężki. Uwaga, bo fumble po gwizdku natomiast najprawdopodobniej, więc zagranie i wznowienie akcji. Tak, to jest około 15-14 yarda, widzimy, że stoi sędzia, natomiast gwizdki już były po tym, jak ta piłka wypadła z rąk zawodnika rebeliantów. No i zaczynamy zaraz pierwszą serię ofensywną. No John Mullin w tym sezonie może pochwalić się naprawdę dobrymi statystykami. To jest zawodnik, zaraz spróbuję odnaleźć tu w swoich notatkach, który ma na swoim koncie 38 zdobytych punktów. Jest to piąty najlepiej punktujący zawodnik ligi w tej chwili. 7 podań na przyłożenie. 4 miejsce w lidze pod tym względem, no naprawdę znakomity rozgrywający. 6 touchdownów biegowych, czyli drugie miejsce w lidze. I widzimy, że cofają się znaczniki. Mieliśmy przewinienie przeciwko
Rebels, no i sytuacja z trudnej robi się jeszcze trudniejsza, bo rebelianci zaczynają jeszcze bliżej swojego pola punktowego. Zaczynając z 7 yarda, szczęście w nieszczęściu, dostali karę z tego, co widziałem, personalną, która normalnie by mogła kończyć się 15-yardowym przesunięciem piłki. Tutaj half of distance to the goal z 14 na 7, natomiast no, z pierwszego snapu z shotguna zawodnik quarterback po dropbacku będzie na end line of scrimmage. Od razu szuka podania. Akcja rzutowa i... złapana, z tego co widzę. Nie złapana. To jest właśnie świetna akcja w wykonaniu zawodnika defensywy, który walczy o piłkę do samego końca i pomimo, że piłka jest w rękach zawodnika ataku, no to wybicie piłki, zanim zawodnik upadnie na ziemię, powoduje, że jest to podanie niekompletne. Piłkę łapał z numerem 3 Tomasz Suchanek. I zobaczmy wyjściowo 11, jeśli chodzi o defensywę. Arkadiusz Cieślomk, Adam Izydorczyk. W linebackerze Rafał Michoń, Robi Wallace, Xavery Tracz. No i 5 defensive backów, bardzo niestandardowa formacja. Wojciech Pesz, Wojciech Przysowa, Javier Carrasco, Kacper Malak, Dawid Magreon. Widzimy, że teraz próba biegu na zewnątrz, ale to jest bardzo szybko powstrzymana próba. I mamy fumble. Mamy fumble, mamy, nie ma gwizdków. Adam Izydorczyk z piłką. I piłka zostaje w rękach, w posiadaniu Archers. Rebels chyba nie mogli gorzej rozpocząć tego spotkania. Bardzo dziwne zagranie. Mamy fumble, mamy fumble, nie ma gwizdków. Była na wysokości 1.5 metra i odbiła się 3 metry od zawodnika, także musiało być tam na pewno jakieś wybicie. Możliwe, że tak zwany sucker punch, pięścią wybita piłka przy taklowaniu. Natomiast w rezultacie Bydgoszcz Archers po 25 sekundach meczu jest na 20 yardzie w red zone, tak, gotowy, żeby zdobyć pierwsze widzimy, punkty w tym meczu. Dzisiaj starterem na running backu jest Bartek Noza, ten zawodnik, o nim mówiliśmy przy tych kartach przedmeczowych, zobaczmy, być może to on rozpocznie. Tak, właśnie do niego piłka, bieg środkiem i ucieka na zewnątrz i to będzie przyłożenie. Nie zabrakło, zabrakło. Piękna akcja, ISO inside, quarterback dostał piłkę od razu, zdecydował się na akcję biegową wewnątrz linii. Pierwsza linia obrony została w środku złamana, dopiero później piękny cutback do zewnątrz i gain około 20 yardów. Bardzo ładnie. Wydawało się, że zakończy się to przyłożeniem, natomiast zabrakło dosłownie niewiele. Teraz i sam mamy z piłką, teraz QB sneak. Jake Siemens. I czyżby? Moim zdaniem nie ma przyłożenia. Jest pierwszy, akcja z pierwszego yarda. No natomiast pierwsza. Tak, to będzie teraz druga próba. Widzimy, tak, że znacznik przesuwa się minimalnie. Ciekawa akcja QB rollout. Fejkujemy do biegu, w tym wypadku na lewo, na bieg running backa. Rollout robi quarterback i biegnie na prawy zewnętrzny pylon. Niestety tak, no, przeczytali rebelsi i... No bardzo ładnie zamknęli tą pięknie ścieżkę. Zamknęli, tak, no gain, także bardzo dobra akcja w wykonaniu defensywy Rebels. Widzimy teraz szeroko po lewej stronie skrzydłowi, być może... Nie, piłka do Bartka Gnozy, biega Bartek środkiem, Gnozy niedotknięty, fantastyczne tak, bloki, no, linii. Przyłożenie. Tak jest. Kolokwialnie mówiąc, można powiedzieć, że jak do siebie. Bieg jak do ogródka, tak. Tak jest. No tutaj pierwsza linia, pięknie otwarta linia pomiędzy, tak, pomiędzy jak... tacklem i właściwie double team tutaj na wewnętrznym, defensywnym liniowym Silesi Rebels. Tak, tam numer 65, znakomity blok. Ja jestem w ogóle fanem Bartosza Klechowicza, jeśli chodzi o blokowanie. On to robi znakomicie i właśnie tą dziurą przy bloku Wojtka wbiegł Bartek Noza. Podwyższenie. Kornel Witkowski nie myli się przy takich podwyższeniach. 7-0. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy tego mogli przewidywać przed meczem. Bardzo miejmy złe nadzieję, że na razie to tylko tak wygląda. Miejmy nadzieję, że Rebels się obudzą, dostaną za chwilę piłkę w kolejnej serii ofensywnej. No natomiast mogą być trochę zdeprymowani, bo ta pierwsza ich seria ofensywna wyglądała słabo. No pierwszy drive to mieliśmy tak, kara, pierwsza próba na no gain, próba, i druga próba tak, fumble. Podanie, tak, złapana, że, a potem fumble, tak. Także no tutaj właśnie pierwsza próba to była akcja rzutowa, tak, tak. No gain. No także no pierwszy drive słabo, no miejmy nadzieję, że Silesia Rebels ma standardowe top 10 plays i będą się ich trzymali, nie zniechęcą się przy tym, że akcja po prostu nie została, nie udała się, no co tutaj dużo mówić, no od samego początku muszą gonić, jeżeli myślą o jakkolwiek sensownie o finale. Tak, no zaczęło się bardzo, bardzo niedobrze dla nich, no natomiast zobaczymy, czy będą w stanie odwrócić losy tego meczu. Natomiast Kornel Witkowski odkopuje piłkę, no i zobaczmy, jak będzie wyglądał ten powrót. Poprzedni był słaby,
Rewon jak pośliznął się, no my wiemy, że jest mokre boisko, ale tu bardzo szybko zamknięty. Aż ręce same składają się do oklasków, jak bardzo dobrze w formacji przy kick-offie grają zawodnicy Archers, ponieważ no nie było tutaj żadnego miejsca do pobiegania. Oni bardzo szybko dopadli zawodnika. Devon Janik jest szybkim zawodnikiem zwrotnym, on potrafi znaleźć sobie ścieżkę, no natomiast tu nie miał żadnej opcji. No tutaj widać, że Jerry Turner chciał już w połowie boiska, zauważył, że wszystkie linie tutaj biegowe w special teamach są zamknięte i właściwie z tej strony nic się już na pewno nie otworzy, więc wyhamował i chciał się cofnąć, co de facto go zwolniło i mógł jeszcze ukraść 5 yardów, ale no niestety returnerzy, taka adrenalina, takie tempo, że nie myślą o 5 yardach, tylko jak się znaleźć w drugiej stronie. W rezultacie start ze swojego 5 yardu i właściwie całe boisko do przejścia. I zobacz, bo wiem, że linia defensywna Archers potrafi wywrzeć mocną presję, a teraz mamy tutaj i znowu walka jest w powietrzu, widzimy, że jeszcze piłka jest żywa. No jest pierwsza próba, no natomiast tam było duże ryzyko, że ta piłka zostanie za chwilę wytrącona. Zgadza się, natomiast fajna akcja, slot screen, która tak naprawdę był szybki fake handoff i mamy podanie do najbliżej ustawionego rozgrywającego skrzydłowego. Piłka blisko, najprawdopodobniej krycie 1 na 1, najczęściej krycie 1 na 1, 10 yardów zdobyte. No i zdobyli teraz więcej niż poprzedniej całej serii ofensywnej. Dokładnie tak, także tutaj zaczęli bardzo dobrze ten drive, no zobaczmy tak. Co tutaj następna akcja. Widzimy, że mamy tripsy po prawej stronie Johna Molina, ale jest motion. To jest właśnie Paweł Wojciechowski z 14. Bieg środkiem. No nie, tutaj mam Arka Cieśloka i Adama Izydorczyka i z 99. Cezary Tracz. No tutaj nie ma szans na pobieganie w tej chwili. No w tym momencie dopiero widzieliśmy co prawda tak naprawdę 3 próby biegowe, natomiast wydaje się, że linia jest tutaj defensywna, a Bydgoszcz Archers jest trochę bardziej fizyczna na ten moment niż ofensywna, mimo większej ilości zawodników. Tak, widzimy w środku Arek Soberski, tutaj no też mocno zbudowany zawodnik. Też człowiek historia tak naprawdę. Próba podania, ale fatalne podanie też. Nie wiem, czy bardziej nieporozumienie, czy skrzydłowy tutaj nie dobiegł do piłki, czy ona była po prostu przerzucona. Więc chociaż z drugiej strony patrząc na to, no to ani skrzydłowy, ani defensive back nie miał szansy złapać tej piłki, więc z dwojga złego, no to lepsza taka piłka niż rzucona gdzieś w środek, gdzie byliby zawodnicy Archers. Dokładnie tak, naturalną rzeczą jest to, że pewne akcje po prostu no, w danym momencie nie klikają. Mamy trzecią próbę 10 yardów. Myślę, że trudna w tym sytuacja. Momencie na pewno możemy się spodziewać rozwiązania, może z fejkiem, ale albo QB bieg, albo akcja, podanie po prostu tak. Rzutowe, no i zdobycie to powietrzem. Pogoda jest całkiem w porządku, więc myślę, że tutaj muszą rebelci zdecydować się na rzut. Zobaczmy. Szuka, ale jest potężna presja. Ale ładnie jeszcze tutaj wyrzucił, się uwolnił. Tak. Wyrzucił piłkę. Zachowanie w pokecie bardzo dobre. Zawodnicy w pierwszej fazie trzymali środek poketu. Później ten Andy rozeszli się do szeroko i w tym momencie właśnie rozgrywający wkroczył do tej kieszeni i tak naprawdę zyskał dużo czasu. Natomiast rzut niedokładny, bardzo dobrze pokryty przez dwóch zawodników obrony Archers. Powiedzieliśmy, że jeszcze blisko piłki był Wojciech Przysowa. Tam niewiele zabrakło do interception. Zgadza się. Tutaj bardzo dobrze pokryte i tak naprawdę ilość zawodników Archers w danym momencie, kiedy już widzieli, że piłka została rzucona w konkretne miejsce, była też imponująca. 5 zawodników właściwie w kadrze, także zaraz mogli spokojnie. To dobry pan w wykonaniu Rebels. A widzimy, że piłka też odbijała się tak w korzystny sposób dla rebeliantów. Tak, bardzo dobry punt. Mamy tutaj rzeczywistego punta około 35 yardów, co de facto daje punt około 45 yardów. Zaczynamy grę na 32 yardzie części. Tak, zdecydowanie dłuższe Archers. Boisko teraz do przejścia niż przy tej pierwszej serii ofensywnej. No być może zobaczymy wreszcie próbę podań. Do tej pory Archers dwie akcje biegowe, jedna bieg rozgrywającego. No, chciałoby się. Tak jak Rebels na początku źle zaczęli, tak teraz Archers myślę, że będą kontynuowali swoją 10. Myślę, że możemy się spodziewać kilku ciekawych rozwiązań. Też czekamy na rzuty po naszej i stronie. I tak właśnie to będzie próba podania. Piotr Rudnicki. Niekompletne podanie. Widzieliśmy, jak dużo było zawodników wokół Piotra Rudnickiego, no to było takie... Zagranie było quick slant, by tutaj właściwie na slot receiverze i intencja była taka, żeby piłka jak najszybciej się u skrzydłowego
znalazła, no było duże, tam jeszcze duże zaufanie do rąk Piotra Rudnickiego w Jake'u Szymensie. Tak. Zobaczmy, jest. Teraz mamy Twinsów z kolei, dwóch skrzydłowych po obu stronach. Szeroko rozciągnięta defensywa Rebels, dużo miejsca dla skrzydłowych. Podanie, i to jest Mateusz Poneta. I widzieliśmy to na materiałach, które oglądaliśmy przed meczem. Jeśli jest złapana piłka, to ona to jest powyżej 10 yardów, pierwsza próba. I dokładnie właśnie to wydarzyło się teraz. Mateusz Poneta, widzimy przebieg za linię pierwszej próby, wyrwał jeszcze kilka dodatkowych yardów. Świetnie taktycznie zagrana akcja, no nie dało się tego chyba zrobić lepiej. Dokładnie, to co w ogóle w Archer w tym roku imponuje, to są tak zwane yard after catch. Piłka jest złapana w danym miejscu, natomiast receiverzy skrzydłowi dodają tych yardów sporo po kontakcie. Natomiast teraz akcja... Ależ fantastycznie Bartek Gnoza, no to jest jeszcze na nogach. No znakomity zysk yardowy. Wydawało się, że w tej akcji już nic się nie uda. Na samym początku tam bardzo blisko byli obrońcy. No natomiast jaki to jest eksplozywny i dynamiczny zawodnik. No. Tak, wszystkie dziury w pewnym momencie były zamknięte i tutaj tak naprawdę cierpliwość Bartka spowodowała, tak, wyczekał. Że tak naprawdę w momencie, kiedy wszyscy już myśleli, że można zwalniać tempa, to on dodał jeszcze trochę mocy do nogi, no i z tego niepozornego zagrania 20 yardów, tak, 22. No już zbliżają się do pola punktowego, tak metodycznie widzimy, że przesuwają te znaczniki. Teraz akcji podaniowej. Wyrzucona piłka i Kuba Kubacki łapie piłkę. Też wydawało się, że to jest piłka wyrzucona na outside, tak, żeby to... nie stracić yardów. No natomiast znaleziony skrzydłowy. Szybka akcja cut out tutaj skrzydłowego Kuby Kubackiego. Zysk 7 yardów. Bardzo dobra akcja, bardzo dobra sytuacja. Druga próba, 3 yardy. Tak naprawdę dzięki temu obrona może spodziewać się wszystkiego. 3 yardy ziemią bardzo łatwo zdobyć, tak. Szczególnie z tak dyspozycyjnym, no, widzieliśmy Bartkiem Gnozą. Świetne bloki Bartka Gnozę, który doskonale wykorzystuje to, co przygotowują mu koledzy z linii ofensywnej. No natomiast dalej, 4 skrzydłowych. To jest to, do czego już przywykliśmy w tym sezonie. I to, o czym mówiłeś, Bartek Gnoza, bloki w środku. Wydaje mi się, że nie Bartek Gnoza. To nie Bartek Gnoza, przepraszam. To jest Robbie Wallace. Javier Carrasco. Tak, oni obaj mają długie włosy, łatwo ich pomylić. No natomiast widzieliśmy, że środkiem świetnie Javier przebiegł, doskonałe bloki dostał. Znakomita akcja. No i tutaj wszystko zwiastuje, że za chwilę zobaczymy kolejne przyłożenie w wykonaniu Archers. No w tym momencie jakby kompozycja akcji i tutaj play selection tego drive'u, to mamy dwa rzuty, dwa biegi i właściwie jesteśmy 40 yardów dalej. Widzimy, że w dalszym ciągu na boisku Javier, ale teraz... Natomiast widać tutaj, że mamy touchdown. Przyłożenie. Mamy touchdown rzutowy. To Kornela Witkowskiego. Bardzo się cieszymy. O nim mówiliśmy. Wychowanek, chłopak z Bydgoszczy. Odkrycie tego sezonu. Myślę, że możemy śmiało o tym powiedzieć, że to jest zawodnik, który... Świetna akcja, tak naprawdę shotgun, znowu fake run. Rollout z quarterbacka, wyrzut na szybki cut out tutaj z pozycji slota / tight enda i tak naprawdę szybkie 6 yardów. No piękna, że... akcja, łatwa, no i bardzo skuteczna. Że Cornel na plecach miał Adama Maniarę, numer 22 z Rebels, no natomiast był bliżej piłki, on był tym lepiej ustawionym zawodnikiem, tam nie było nawet próby z bicia piłki, więc 13, a teraz już 14. 14 do 0, no i jakbyśmy mogli użyć tutaj takiej gwary może, no takiej argumentacji bokserskiej, no to mamy szybki knockdown, bo Rebels na deskach, dwie serie ofensywne, dwa przyłożenia, rebelianci na razie no nie jeszcze, istnieją. Jeszcze połowy kwarty nie mamy, no także właśnie. W czasie, także rzeczywiście ten mecz no, na niekorzyść widowiska zaczyna się trochę w scenariuszu, którym widzieliśmy w sezonie regularnym. Miejmy nadzieję, że tutaj mamy, mecz jest na tyle długi, że Silesia chociaż podejmie rękawice i pozostając w nazewnictwie bokserskim, wstanie z ringu i spróbuje chociaż kilka celnych ciosów wyprowadzić dla dobra widowiska. Też bardzo bym na to liczył i bardzo bym sobie tego życzył, no bo rebelianci pokazali, że potrafią to robić w meczu z Mets, pokazali, że potrafią grać w meczu z Eagles, no natomiast te wcześniejsze mecze, które oni grali z silniejszymi przeciwnikami, no tam już nie było tak dobrze. No i dzisiaj niestety chyba widzimy dokładnie
dokładnie to samo, co przez większość sezonu. Na ten moment Bydgoszcz Archers punktuje tak naprawdę zawodników Rebels we wszystkich miejscach, gdzie pozostawiają jakby jakiekolwiek możliwość zagrania. No i na ten moment miejmy nadzieję po prostu, że Rebels zacieśni swoje zagrania. Jeszcze raz zresetuje głowę, wiadomo, że inaczej się w mecz wchodzi 0-0, inaczej 0-14, natomiast no, jedyne co tak naprawdę mogą na ten moment zrobić, to trzymać się swojego planu i egzekwować najlepiej to, co się da swoje. Tak, widzimy, że tutaj było wykopnięcie poza boisko, kara przeciwko Bydgoszcz Archers. To jest ta różnica pomiędzy kickoffem i puntem, że na kickoffie piłka nie może opuścić boiska, natomiast podczas puntu można wykopać piłkę za boisko. No i widzimy przesunięcie na 30 yard zawodnicy Silesia Rebels. No i zobaczmy, cóż przygotują teraz. Mamy formację. Próba biegu środkiem. Widzimy Bartek Słomka z piłką. Jego nie widzieliśmy w ostatnich meczach. To jest najlepszy running back, jeśli chodzi o drużynę Rebels. Początek sezonu miał fantastyczny. On wystrzelił nieprawdopodobnie z formą. No natomiast w ostatnich meczach pauzował. Dzisiaj pierwszy bieg. I zdobycz yardowa, tak jak patrzymy po znaczniku, no to około 4-5 yardów. 4 yardy zdobyte, więc 6 do przejścia. Całkiem niezła pozycja startowa, jeśli chodzi o drugą próbę. No bo tutaj można i spróbować jeszcze pobiec, można spróbować podania. Tak, play selection nadal jest jakby możliwe, przede wszystkim na akcję biegową i jeszcze można to próbować zdobyć już. Natomiast myślę, że spodziewajmy się akcji rzutowej. Bieg tutaj jasno, widać, że zawodnicy linii defensywnej sobie nie dają rady. Tak, bardzo miał mało czasu, musiał szybko wyrzucać tą piłkę i też bezpieczne wyrzucenie po prostu za boisko. Ta piłka była poza zasięgiem zawodników, zarówno Rebels, jak i Archers. Także trzecia próba, no i z sytuacji dobrej robi się już taka mocno skomplikowana. Teraz już raczej już teraz spodziewajmy się akcji rzutowej. Jedyna rzecz, którą bym tutaj rekomendował Rebelsom, to jest pomyśleć o tym, żeby może jakieś play actions wprowadzić lub zaktywizować tight enda. Ich zagrania na razie na obronę Archersów są zbyt przewidywalne. Tak, widzimy dokładnie, co się zadzieje. Tu mamy tripsy, prawdopodobnie pierwszy receiver z wewnątrz będzie ścinał od razu do środka. Tak, będziemy mieli fade'a ze środka i prawdopodobnie... Kogo będzie szukał piłką? Mamy rzut. I mamy przechwyt. Mamy przechwyt, dokładnie. Dawid Magrean znalazł się tam, gdzie znaleźć się powinien. Bardzo krótkie krycie. Akcja powrotna, nieprawdopodobna. Mamy przełożenie. Przełożenie defensywne. W meczu z Mets, kiedy zdobyli przełożenie gracze. Ale chwila. Na boisku flagę. Mamy chyba flagę, także tak, jeszcze nie wiadomo, to zagranie będzie uznane. Wydaje mi się, że już w fazie returnu możemy się spodziewać bloku w plecy, tutaj na numerze 10. Natomiast zobaczmy, zaraz co nam powiedzą sędziowie. Tak. Już zawodnicy Archers cieszą się, widzimy, że tutaj sygnalizują, że to jest przyłożenie. Za chwilę usłyszymy sędziów, no natomiast widzimy, że już jest. Formacje ustawiają się, tak, to było przewinienie przeciwko Rebels, odrzucone 20-0, a za chwilę prawdopodobnie będzie 21-0 i to już jest ciężki knockout, tak jak poprzednio mieliśmy knockdown, tak tutaj trudno będzie podnieść się po czymś takim. No nic nie klika na ten moment i właściwie możemy wrócić, bo właściwie tak jak mówimy 21-0, już możemy powiedzieć corner, raczej w takich sytuacjach się nie myli, natomiast chciałbym wrócić do tej akcji, co tak naprawdę spowodowało to interception. Zawodnik i rozgrywający rzucił piłkę doskonale i ona była rzucona dokładnie w miejsce, w której receiver tylko miał miejsce, zaznaczając, że defensywa Archers grała zone i było bardzo blisko trzech zawodników, natomiast piłka odbiła się od głowy i od padów zawodnika Rebels i ta piłka powinna zostać złapana w tym miejscu i to byłaby zdobycz 15 yardów, a w ten sposób mamy 65 yardów interception return for touchdown. Także... No najgorzej jak tylko mogła skończyła się ta akcja dla rebeliantów. Widzimy, że no, w dalszym ciągu jest problem złapanie piłek po stronie rebeliantów i to nie jest tylko to, co działo się na początku tego sezonu. Mecz półfinałowy w
fatalne błędy. Fatalne błędy, które grzebią powoli nam rebeliantów. No tak jak ty, tak jak słyszysz, ja tutaj właściwie ciągle mówię o tych rebelcach, że może przełamią się, może tutaj jakichś win conditions, no na pewno nie tak powinni wchodzić w ten mecz i na pewno nie chcieli w ten mecz tak wchodzić. Trzymać się tempa, ale w pewnym momencie też reagować, co Archersi pozwalają. Uważam, że... Teraz mamy zagranie z Steelers i Rebels i wydaje mi się, że touchdowna nie będzie, natomiast nie, tam jest tak, 65 yardów. Na 30 yard. Bardzo dobry tutaj return. I jak najbardziej tutaj świetne miejsce, skąd zaczyna ofensywa. Ofensywa Rebels swoją akcją, swojego drive'a. Tak. Ja tutaj chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że Rebelsi na ten moment muszą trochę pokazać magii, trochę kunsztu, trochę może teraz fake play jakiś w tym drive'ie, może coś, co może zaskoczyć de facto Archersów, bo na ten moment są zbyt przewidywalni na silniejszego fizycznie rywala. Tak, a widzieliśmy po prostu piłką, wracał Devon Young i z tego są znani rebelianci. W tym sezonie w regularnym 3 przyłożenia były zdobyte po akcjach, po returnach, 2 zdobyli Rebels, więc to jest na pewno najgroźniejsza błędu, bo próba biegu Bartek Słomka, tak, znowu widzimy, że środkiem niekoniecznie te biegi się udają, że Bydgoszcz, no oni są przygotowani na to. No ten tak zwany box, który tak naprawdę jest napakowany ofensywną linią Rebels, defensywną Archers, no już właściwie to jest czwarty drive Rebels, pokazuje, że tak naprawdę chłopaki z Bydgoszczy trochę dominują tutaj fizycznie, swoich kolegów w ofensywnej linii, dlatego szukałbym rozwiązań niestandardowych. Jakieś może rozrzucanie na zewnątrz? Tak, było świetne zagranie slot screena, 11 yardów, pierwszy, jedyny first down póki co Rebelsów. Krótkie podanie na stratę yardową chyba nawet. Nie, zdobyli tutaj tak, 2 yardy zdobyte, 3 i 9. No nie było to też dobre zagranie i znowu trudna sytuacja. Rebels grają jedną dobrą akcję i potem następują trzy bardzo słabe. Jestem zaskoczony naprawdę, że Rebelsi próbują zdobywać pole środkiem, gdzie tak naprawdę mamy wszystkich największych gwiazd i zawodników i kilogramy, krótko mówiąc, defensywy Archers. Jedyne dobre zagranie tak naprawdę na 11 yardów to było ten screen, więc może rzeczywiście rozciągnąć tą akcję. Teraz mamy trips right, rzut głęboki, w endzone będzie szukany. Mamy... Miał piłkę w ręce, no natomiast... To jest niezłapane podanie, widzimy, że sędziowie sygnalizują incomplete pass. No i mamy też flagę znowu na boisku. Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę na drugą stronę boiska, na tą na górze ekranu, jak dobrze tam jest pokryty Igor Łysenko. To jest krycie 1-1. Widzimy, że John Mullin szuka go w pierwszej fazie akcji, no natomiast tam nie ma miejsca, więc jest zmuszony tą piłkę rozgrywać na stronę, gdzie jest 3 pozostałych skrzydłowych. Już widzieliśmy tutaj u sędziego, że tak mamy holding po stronie Rebels. Pytanie, czy Archers przyjmą akcję i będzie powtórzenie próby. Tak, przyjęcie akcji. Mamy 3 próbę i 14 yardów z tego, co mi się wydaje. Tak, no jesteśmy na 30 yardzie, więc nawet gdyby Archers przyjęli tą karę, no to myślę, że Rebels by zagrali. Przepraszam, mamy 20 yardów, mamy 20 third and long, 19 yardów. Tak, 3-19. No i to już nie lada wyczyn by był, gdyby udało się akcją podaniową zdobyć taką zdobycz yardową. Dość interesujące jest to, że mamy cover 3 i rzeczywiście u góry mamy krycie bardzo szerokie, ale tutaj na dole czasu. Mamy sporo czasu i mamy catcha i mamy około zysk na moje 11 yardów. Będziemy mieli 4 próbę, 8 yardów. Wydaje mi się, że jesteśmy w takiej sytuacji, że Silesia Rebels powinna rozważyć pójście na tej 4 próbie, myślę, i zdobycie pierwszej próby. Tu już nie ma co kalkulować, jest 21-0. Ja tylko dodam, że piłkę łapał Andrii Protasov, to jest numer 84 po stronie rebeliantów. Też duży, silny zawodnik, on ma bardzo dobre warunki fizyczne. Także no, obok Igora Łysenko, no to może być dzisiaj drugi cel podań, jeśli chodzi o Johna Mullina. No i widzimy, że idą po 4 próbę, tak. Ale tu nie ma co kalkulować. 21-0, jeśli oni chcą wrócić. Przede wszystkim pozycja na boisku też powoduje, że trochę na field goala daleko, bo mamy tak naprawdę 45 yardów i mamy wieczną pogodę, a wiemy, z kolei... Rebels nie kopią w tym roku. Dokładnie, więc ja myślę, że tutaj po prostu trzeba po to iść i próbować zdobyć pierwsze próby. Na boisku mamy też Hadriana Lindę na dole ekranu, czyli najcięższe działa wyciągnęli teraz trenerzy, jeśli chodzi o Rebels. Natomiast widzimy, że w drugą stronę jest zagrana piłka. Jest okno, to może być catch. Ale aj, miał piłkę w rękach, natomiast nie udało się jej zdobyć.
i tutaj zdobyć przyjęcia. No więc piłka znowu wraca do posiadania zawodników z Bydgoszczy. Będziemy po raz kolejny widzieć bydgoskiego rozgrywającego z całym swoim garniturem armat, które będą, tak, będą próbowali podwyższyć jeszcze wynik. Po stronie defensywy tam bardzo blisko tego był Wojciech Pesz, też bardzo bliskie krycie. Niewielka separacja, natomiast na zewnątrz jak najbardziej ta piłka była do złapania. No a teraz wraca ofensywa. Na boisku już Bartosz Gnoza jako running back. Widzimy też Pawła Fabicha. I mamy flagę. Wydaje mi się, że może zostać odgwizdany mimo wszystko false start, ponieważ zawodnik z numerem 20 ruszył się, ale wydaje mi się, że nie naruszył neutralnej zony, dlatego, a to było, z tym był spowodowany ruch zawodników Archers, tak? Mamy false start, 5 yardów kary dla zawodników z Bydgoszczy. Pierwsza próba 15 yardów, startujemy z 25 yarda. Tak, 15 yardów do przejścia, natomiast wiemy, że już jeśli wchodzi podanie, to ono jest na 13, 14, 15 yardów, więc jednym podaniem... To 60. Jednym podaniem Archers są w stanie załatwić taką pierwszą próbę. I prawdopodobnie właśnie tak. Mamy dokładnie post i mamy QB sneaka, skramblowanie właściwie. No i mamy 20 yardów i late tak naprawdę tackle, natomiast... Wydaje mi się, że zawiązanie takla było jeszcze w boisku, dlatego flaga nie została wyrzucona. Zobaczmy, co zrobił Devion, jak w zasadzie nic nie zrobił. Został ruchem biodra zmylony, poszedł na zewnątrz, a Jake Simmons zbiegł sobie do środka. Bardzo ładne zagranie, no Devion jak pogubiony, zupełnie no, nieporadny, no można to tak nazwać, mówiąc brutalnie, przy tej akcji biegowej Simmonsa. No Simmons jest znany, że on jest mały, zwrotny, szybki, zwinny. No i akcja 24 yardy tak naprawdę ze scrambla, który miał być nominalnie akcją rzutową, no będąc defensywą Rebels, powiedzcie mi tak naprawdę co ustawić, żeby wszystkie armaty zablokować. No i mamy catcha. Kuba Kubacki po prostu w tym roku takie catche woli dużo bardziej łapać niż proste slanty, bo... Dokładnie tak i statystyki tylko to potwierdzają, bo Kuba Kubacki jest zawodnikiem, który zdobył najwięcej yardów, jeśli chodzi o ofensywę Bydgoszcz Archers. On w swoim dorobku miał aż 393 yardy złapane po podaniach i on lubi takie spektakularne zagrania. No i widzisz, zaczynaliśmy tak naprawdę drive z 25 yarda po stronie Archers po dwóch playach, jednym biegu, jednym rzucie jesteśmy na 10 yardzie Rebels i mamy touchdown w trzech akcjach. No i... Linia ofensywna, tutaj myślę, że Jake Simmons, Bartek Gnoza powinni dzisiaj postawić kolację linii ofensywnej. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. No fantastyczne bloki, tu nikogo nie było. Znakomicie otwarta ścieżka do biegania. Zaczynam brakować tutaj argumentów właściwie od pierwszej kwarty i właściwie koniec pierwszej kwarty i deklasacja pełna od samego początku, od pierwszej sekundy zawodników z Bydgoszczy. Rebels bezradni. Przed chwilą i właściwie na początku rozmawialiśmy, że najbardziej zależy nam na zaciętych meczach, a za następne przyłożenie możemy mieć sytuację, że będziemy włączać Mercy Rule, gdzie będzie leciał czas po prostu... Jeszcze w pierwszej połowie, no niesamowity przebieg, natomiast trzeba tutaj mimo wszystko oddać wielki kredyt i uznanie trenerowi i Piechnikowi, który tak naprawdę fantastycznie przygotował game plan pod Rebelsów, którzy od pierwszej akcji mają problemy i ze strony ofensywnej, i z defensywnej. Linie fizyczne są zdominowane przez zawodników z Bydgoszczy. No i zawodnicy skillowi po prostu, zawodnicy z Bydgoszczy działają, a zawodnicy z Rebelsów na ten moment popełniają błędy. Jedna kwarta, 27 punktów. No, nie wiem, co tutaj powiedzieć z pozytywów ze strony Rebels, czy da radę cokolwiek powiedzieć. Spodziewaliśmy się tutaj dominacji po stronie Bydgoszcz Archers, ale nie aż takiej. Pierwszą kwartę, 27-0.
właśnie trudno jakkolwiek odnieść się do tego. No Rebels bezradni w ataku, bezradni w obronie. Wygląda na to, że Bydgoszcz w tej chwili staje się, oni od początku, może nie od początku sezonu, ale oni w trakcie sezonu stawali się tym głównym kandydatem do tytułu mistrzowskiego. No i w tej chwili tylko potwierdzają te aspiracje. Gameplan ułożony świetnie, znalezione wszystkie słabe strony po stronie rebeliantów. Zobaczmy jak teraz John Mullin poprowadzi ofensywę. No i mamy tak naprawdę squib kit wynikający z czasu. Zobaczmy. I czyja jest piłka? Wydaje mi się, że jednak zostaje ona w Rebelsach. Ona natomiast tak. Się od obu stron, tak, niewiele zabrakło. Tak, akcja wykopnięcie, tak zwany squib kick, polegający na tym, żeby szybko się odbiła piłka od ziemi, żeby jeszcze do końca zgrać czas. No tutaj zaczynaliśmy z wyzerowanymi licznikami, natomiast po odbiciu piłka od razu jest ustawiona na boisku. I w ramach... No to już by było chyba za dużo, jakby wszystko dzisiaj się udało Bydgoszcz Archers, nawet w takich akcjach. John Mullin. No natomiast widzieliśmy, że po tym dobrym powrocie w poprzednim kick-offie, no sztab trenerski po stronie Archers bardzo szybko zareagował. Już nie było tego daleko od kopnięcia do Deviona Younga. Była krótsza piłka. Zobacz, już double team od razu i mamy interception. Niewiarygodne, co się dzieje. Javier Carrasco, on biegał dzisiaj z piłką. I powalony na czwartym, piątym yardzie w endzonie. Może siódmym. To jest deklasacja i trudno inaczej to nazwać. Pierwsza akcja podczas serii ofensywnej tuż po kick-offie, od razu przechwyt i Bydgoszcz za chwilę znowu zameldują się z piłką w polu punktowym. No nie widzę tego inaczej. Różnica sił jest kolosalna. Nie wiem za bardzo, co tutaj można dodać. No widzą Państwo sami tak naprawdę. Właściwie każda próba, którą podejmuje Silesia Rebels, no kończy się dla nich katastrofalnie. Ja tylko zaznaczę, że tutaj mamy kolejny raz rzut na weak side, który tak naprawdę jest w biegu go. No, nie można co akcję rzucać tego samego. DBs się tak naprawdę obserwują swoich skrzydłowych, przeciwnych i tak naprawdę ich się uczą. No i znowu po prostu moim zdaniem monotonia powoduje, że i standard, że rebelsi nie są w stanie zaskoczyć Archersów i zdobyć chociaż kilkudziesięciu yardów. Tak, widzieliśmy teraz długie podanie do Pawła Fabicha, przerzucone. No natomiast to jest dopiero druga próba i dystans yardowy, widzimy, że niewielki do przejścia. Tak, to jest second and goal. Nie jesteśmy tylko pewni, ile to jeszcze zostało do końca kwarty. Widzieliśmy, że sędzia główny tutaj spoglądał na zegarek. Natomiast wydaje nam się, że tutaj ostatnio mamy akcję z tej kwarty i będziemy się przenosić po prostu na drugą stronę endzonu. Zobaczymy, czy zdążą Archersi zdobyć jeszcze po tej stronie przyłożenie. Byłoby to przyłożenie numer 5. Zagrałbyś podwyższenie za 2? Myślę, że nie jest to konieczne. No, natomiast miałoby to wpływ na pewno na zegar meczowy, bo 34 z podwyższeniem za 1 nie daje mercy rule, 35 włącza, no więc pytanie, czy chce im się grać więcej, czy nie. Na ten moment mamy incomplete pass i właśnie może trochę też już podchodzimy do tematu, no Archersi w endzonie będą na pewno, natomiast zanim to zrobią, mamy tak naprawdę teraz trzecią próbę, tak. I 10 yardów do przejścia. Widzieliśmy, że dobrze teraz Adam Maniara bardzo przytomnie znalazł się w tym polu punktowym i odciął od podania skrzydłowego Archers, więc no, na pewno na plus można zaliczyć tą akcję. Niewiele jest tych plusów, więc znajdujemy tutaj wszystko, co się da po stronie rebeliantów. Być może na tym byliby w stanie cokolwiek zbudować w przyszłej, następnej kwarcie. Obawiam się, że teraz będziemy mieli fake run, QB run i tak naprawdę mamy po meczu, po przyłożeniu albo rzut. No i teraz mamy. Już jest przyłożenie. Paweł Fabik, to co nie udało się w pierwszej akcji, udało się w trzeciej. Bydgoszcz Archers prowadzą. Co się odleczy, to nie uciecze. 33 do 0.
No i zobaczmy, czy zagrają za dwa, czy może pójdą standardowo po jeden punkt. Zagranie za dwa powodowało... Ja myślę, że coach tutaj, head coach bydgoski jest dość konserwatywny. Spodziewam się podwyższenia za jeden punkt. No nie ma sensu tak naprawdę też nadwyrężać tempa, które jest, nazwijmy to, zabójcze od pierwszej sekundy meczu, więc... Tak, jeśli już trzymam się nazewnictwa bokserskiego, no to widzimy, że Rebels są dzisiaj okładani niemiłosiernie w narożniku. Ja się zastanawiam, czy Rebels w ogóle wyszli dzisiaj jeszcze na to spotkanie. No na ten moment mamy Silesia Rebels w pierwszej kwarcie zdobywa jeden first down i jedną akcję właściwie mają na ponad 10 yardów, a tak to mamy zagrania, myślę, że poniżej 3 yardów, także tak naprawdę tak, gdzieś tam średnia zdobytych yardów no jest po prostu tak licha, że ona po prostu no, nie daje szans jakichkolwiek przy kilkuset yardach już zdobytych razem w total offensie Bydgoszcz Archers. No widzimy, że ten mecz wygląda już jeszcze gorzej niż ten mecz, który oglądaliśmy w Katowicach, gdzie rebelianci, no miałem wrażenie, że przeszli obok tego spotkania. Dzisiaj no jestem pewien, że nie przeszli obok tego spotkania, natomiast warunki postawione są przez Archers są tak wysokie, że oni są sparaliżowani. No nie, tak jak mówiłeś, nie są w stanie zdobywać pierwszych prób, jedna udana akcja. Trochę mało i myślę, że mam nadzieję, że ofensywny koordynator no już teraz podejmie decyzję, że właśnie nie trzymamy się tego, co działa, bo nie działa i mimo wszystko jednak spróbuję w jakikolwiek sposób zaskoczyć Archersów. No widać, że returny opracowane tak, nieźle. Wyglądają całkiem przyzwoicie. To już mamy drugi return, który tak naprawdę przynajmniej pół boiska jest zdobyte przez zawodników z Rebelsów. Tak, czasami te formacje specjalne potrafią wygrywać mecze, no ale nie dzisiaj. No dzisiaj na pewno to będzie za mało, ale no powiem tak, w returnach, w kickoffach mamy już ponad 100 yardów podejrzewam, tak, no tak. A w ofensie total Silesia Rebels ma tych yardów 20-25. No. Zdecydowanie były dwa bardzo ładne powroty, jeden na 30 yard Bydgoszcz Archers, drugi teraz w okolicach linii środkowej, więc to już jest naprawdę duży zysk yardowy i mamy koniec drugiej kwarty, pierwszej kwarty, przepraszam, tak, za chwilę będziemy rozpoczynali kwartę numer 2. Widzimy, że sędziowie już tutaj odliczają piłkę, zmiana stron. No i za chwilę ofensywa rebeliantów na boisku. Po tym, co zobaczyliśmy w pierwszej kwarcie, no nie można mieć jakichś większych nadziei na to, że cokolwiek tutaj się zmieni. Rebelianci nie mają pomysłu, nie mają argumentów, żeby w jakikolwiek sposób, nawet nie mówiąc o zdobywaniu przełożeń, nawet przesuwać znaczniki, zdobywać pierwsze próby. Bardzo dobrze kryci są skrzydłowi, najlepsi po stronie Rebels. Nie ma do kogo podawać piłek dzisiaj John Mullin. No i zobaczmy, mamy teraz tak, po obu stronach Twins, formacja z 4 skrzydłowymi, próba rozciągnięcia, natomiast tak, pokryci, bardzo blisko, zobaczymy co zrobi John Mullin, jest szybka piłka, natomiast tutaj ta akcja nie miała prawa się udać, bardzo szybki tackle, bardzo dobrze zorientował się w tej akcji Wojtek Przysowa. Zobaczmy, jak on już zobaczył trochę wcześniej, że ta akcja będzie rzucona na zewnątrz, podbieg do zawodnika, szybki tackle i akcja bez zdobyczy yardowej, druga próba. No nie wiem, co tam musi wydarzyć się w szatni, jeśli chodzi o rebeliantów. Trzęsienie ziemi to będzie za mało, żeby cokolwiek zmienić. Teraz widzimy formację z tight endem. Być może zdecydują się na jakiś bieg właśnie w tą stronę. Ewentualnie ten tight end jest tam po to, żeby dać więcej czasu Johnowi Mullinowi na rozegranie akcji. Zobaczmy. Jest bieg John Mullin indywidualnie, próba środkiem, natomiast to jest też zysk mniej więcej dwujardowy. Bardzo dobrze zorientowała się defensywa Bydgoszcz Archers w tym, co będzie zagrane. Tam była akcja zagrana taka option, że rozgrywający mógł odrzucić piłkę do Bartka Słomki, który biegł na zewnątrz, zdecydował się na indywidualny bieg. Natomiast obie ścieżki, zarówno dla running backa, jak i dla rozgrywającego były zamknięte. No nie było szans powodzenia w tej akcji. 3 i 8, bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o rebeliantów. Bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o rebeliantów od samego początku meczu. Teraz to już jest naprawdę... Mamy 3 próbę, 8 yardów do przejścia. Możemy się spodziewać akcji rzutowej, trips left. Miejmy nadzieję, że nie będzie to długi rzut. Bądź na zewnątrz, poza zasięgiem kogokolwiek, spójrzmy.
Bydgoszcz Archers zone defense. Dużo czasu, mamy. Tak, rzut. Mieliśmy bardzo ciekawą akcję, ponieważ rozgrywający Rebelsów jakby i slide miał pocket w prawo i pobiegł w prawo, natomiast próbował później zagrania bardzo ciekawego crossfieldowego. No, wystarczyło tą piłkę zawiesić pół metra niżej i tutaj był zdecydowanie first down przynajmniej. Tak, tam było dużo miejsca, bo wszyscy zawodnicy, którzy kryli jako defensive backowie, oni byli już daleko wyciągnięci przez skrzydłowych, no i prawdopodobnie Bartek Słomka by z tą piłką dobiegł do linii pierwszej próby. No a teraz nie możemy się spodziewać niczego innego niż pantu i za chwilę znów zabójcza dzisiaj ofensywa Jake'a Shimenza zamelduje się na boisku. O ile nie wcześniej, zawodnicy z Bydgoszcz Archers pokażą coś ciekawego w special teamach. Jest to też jednak możliwe. Nie było zablokowania. No, ale znowu bardzo korzystny tutaj tak. Bounce piłki i tak naprawdę kolejne 10 yardów piłka się przerolowała i Archersi zaczynają ze swojego 8 yarda. Tak. Będzie to najkorzystniejsze dla Rebelsów po ułożenie piłki w defensywie. Po raz pierwszy tak naprawdę Archersi w statystyki są w stanie wrzucić tych yardów więcej niż kilkadziesiąt, gdzie zaczynali z 35 yarda. Pytanie, ile czasu to zajmie? Tak, ja bym się pokusił w tej pierwszej próbie tutaj jakieś długie podanie na zewnątrz. Może do Cornela, może do Jakuba Kubackiego. To są zawodnicy, którzy potrafią wygrywać takie piłki. No i to by było też coś pewnie, czego nie spodziewają się rebelianci. Bardzo fajne w tych chłopakach jest to, że tak naprawdę ich użycie podczas tego sezonu wygląda trochę inaczej. Kuba biega zdecydowanie na zewnątrz i dostaje długie piłki, posty, dostaje długie post-outy na 20 yardów. Natomiast Cornel gdzieś z pozycji slotowej zaczyna. Natomiast mamy tutaj błąd w wykonaniu Archers i mamy safety, proszę Państwa. Tak, sędziowie sygnalizują safety. Oznacza to 2 punkty dla Bydgoszcz Archers. No i uruchomiony jest teraz. Zobaczmy jeszcze. No mamy tutaj zdecydowanie błąd jednego zawodnika, center troszeczkę za późno wypuścił piłkę z ręki i ta piłka przelobowała naszego rozgrywającego, który wyskoczył do piłki i tak nie zdążył jej opanować. Piłka z racji usytuowania, shotgun z reguły 4-5 yardów się znajdujesz za swoją linią, tak, więc od razu piłka tak naprawdę rolowała się do endzone'u. No i wystarczyło pokryć tutaj rozgrywającego, który piłkę nadal pokrył i gdyby jedyną różnicą, którą można było się spodziewać, bo Rebelsi de facto w tej akcji mogli zdobyć 6 punktów, to byłoby gdyby oni pokryli w endzone piłkę. Tak. Natomiast teraz będą odbierali kick-off i będą mieli ofensywę na boisku. No nie spodziewaliśmy się, że możemy zobaczyć taką sytuację w tym meczu. Chyba jakieś już rozluźnienie, myślisz? Może mamy pierwszy błąd tak naprawdę zawodników Archers. Na ten moment oczywiście nie groźny, ponieważ to jest błędy w snapach. No poprzez w sezonie zdarzają się bardzo często. Pamiętajmy, że mimo, że na ten moment jakby pogoda jest bardzo dobra do rzutów, natomiast murawa nadal jest trochę mokra. Może centrowi akurat piłka się trochę za bardzo pomoczyła w miejscu, w którym otrzymał. No nie udało się tutaj ten mecz zagrać na zero jak w sezonie regularnym, natomiast no jest jakieś światełko w tunelu Rebelsów. Wreszcie na ich tablicy nie widnieje zero i nadal mają piłkę w ofensywie, także mają kolejną szansę i po raz pierwszy raz w drive'ie Archersi i drive ofensywny nie skończył się przyłożeniem, co jest też pewnym rodzajem przełamania z perspektywy unitu, czyli defense. Tak, widzieliśmy teraz akcja powrotna, szybko zatrzymana z numerem 56, Jakub Lewandowski, głównym bohaterem, szybko zatrzymał Deviona Younga z piłką. No i zobaczmy, czy Rebels może pójdą za ciosem, może to będzie ta akcja, która ich jakoś ożywi, obudzi. Cały czas brakuje mi tutaj, że właśnie tego ożywienia, tego błysku w oku, tego zagrania jakiegoś niekonwencjonalnego. Dzięki temu tylko mogą tak naprawdę spróbować zmylić tutaj no, bardziej fizyczną defensywę Archers. Piękne zagranie. Teraz tutaj złapana piłka z numerem trzecim. Tak, Tomasz Suchanek. Bardzo dobra akcja, szeroko ustawiony skrzydłowy, który po trzech krokach tak naprawdę zbiega 45 stopni slanta do środka. Złapana piłka 7 yardów od linii wznowienia, dodatkowe 4 yardy po złapaniu i mamy 11 yardów, drugą, pierwszą próbę. Tak, a też bezpiecznie rzucona piłka tak w środek, że jakby jej nie złapał Tomek Suchanek, to nikt inny by jej nie złapał. Z tego co w ogóle widzę teraz, ofensywa Rebelsów, najbardziej skrajni receiverzy ustawiają się bardzo szeroko, także
chyba tak jak tutaj sugerowałeś, rebelsi próbują rozciągnąć grę. Mamy teraz super akcję Katina i tak, nie Katina, tylko Karolina tak naprawdę i zawodnik wybiega 10 yardów, odwraca się po piłkę, piłka już jest w powietrzu, mamy kolejną próbę i tak naprawdę w bardzo szybkim czasie dwie próby, tak, 24 zdobyte. Yardy zdobyte. Tak, dwa razy podanie do Tomka Suchanka, to dzisiaj najpewniejsze ręce po stronie rebeliantów. No, miejmy nadzieję, że są to tutaj jakieś oznaki że się przebudzą, że to jest to, na co czekaliśmy. Tak. Zaczęło klikać w tej ofensywie, żeby chociaż spróbowali złapać tutaj jakiś kontakt. Zaraz ten mecz może mieć wynik 34-10 i już mamy tylko 3 possessions game. No miejmy nadzieję, że rebelsi tutaj pójdą za ciosem i pokażą nam trochę fajnego futbolu. No zobaczmy. Znowu szuka Tomka Suchanka. Mamy kolejny catch, myślę. Ponowna złamana piłka. Trzecia akcja z rzędu. John Mullin, Tomek Suchanek. Trzecia udana akcja. Świetnie tutaj też widzimy ściął do środka. Bardzo dobrze. No Kacper Malak krył nieźle, bo on miał ręce na tej piłce. Tak. No, natomiast Tomek Suchanek... Lepsze warunki fizyczne, on jest wyższy, większy zasięg ramion, więc mógł spokojnie złapać i zabezpieczyć tą piłkę. No, ten drive, 3 piłki i przesuwamy się, już wchodzimy do red zone. Tak, co ciekawe, to zagranie było tak naprawdę lustrzanym odbiciem zagrania z dwie akcje temu. Też mieliśmy tutaj troszeczkę przedłużony 5-krokowy slant i zysk znowu około 20 yardów. Bardzo dobry drive ofensywny zawodników. To jest Katowice. Miał trochę czasu. I mamy przyłożenie. Słabo piłkę, mamy przyłożenie. Idealnie, na samym końcu pola punktowego widzieliśmy, tam jeszcze zmieścił się stopami. Zawodnik z numerem 89. Andrzej 89 to Igor Łysenko. Wydaje mi się, że to był zawodnik z numerem 89, także... Igor Łysenko, to jest zawodnik, który sprawił, że rebelianci przyjechali tutaj w ogóle. Dzisiaj też. To jest jego pierwsze złapane podanie, natomiast widzieliśmy, że zrobił to w fantastycznym stylu. Piłka trochę podobna do tej z meczu z Metz. Tutaj rzucona głębiej, na koniec pola punktowego, nie na początek. No natomiast rebelianci zdobywają przyłożenie, wcześniej zdobyli safety, już 8 punktów. Pytanie, czy zmiana game planu, czy może po prostu wynik, który powoduje, że już od teraz trzeba gonić. Natomiast w tym drive mieliśmy 4, teraz 5 akcję rzutową. Tak naprawdę 4 completions skończone touchdownem i bardzo szybko przejście boiska, 65 yardów, myślę, że w około 2 minuty czasu meczowego, teraz podwyższenie nieudane. Tak, widzieliśmy, że nie dogadali się Kacper Malak z Dawidem Magreanem, że Tomek Suchanek był w środku pusty i niekryty, więc tam była jakaś błąd przy przejęciu krycia chyba. Tak. Tutaj no, chłopakom nie udało się jakby dokończyć drive'a perfekcyjnego tak naprawdę i dodać te 2 oczka jeszcze na tablicę. Natomiast powiem tak, ten drive wyglądał kompletnie inaczej niż cała pierwsza kwarta. Widać było trochę więcej pewności u rozgrywającego, troszeczkę więcej czasu też było, także to też może wynikać z tego, że defensywna linia no, w naturalny sposób się męczy i im przejść ofensywną linię jest ciężej niż ofensywnej linii blokować na czas przy rzutach, szczególnie, że ofensywny unit tutaj w momencie, kiedy mamy akcje rzutowe, on się cofa, czyli tak naprawdę musimy dużo więcej energii poświęcić i więcej boiska przebiec, żeby dostać się do rozgrywającego. Świetny drive, miejmy nadzieję, że będzie tego więcej. Uwaga, zawodnik z Archers dostał Arek piłkę. Cieślok z piłką, wiemy, że on biegał jeszcze za czasów. No, ale chyba w tej akcji nie w tą stronę pobiegł, także tutaj... Był to tak zwany squib kick, tak, po raz kolejny zawodnik z drugiej linii przyjął tą piłkę, de facto się powinien z czwartej, trzeciej linii zawodnik przyjmować, żeby biec. Arek Cieślok złapał, wracając się jakby w swoją stronę piłkę, jeszcze kilka yardów poszedł do tyłu. Zawodnicy z Rebels przeczytali to, no i mamy start drive'a na 22 yardzie strony Archers. Drugi najdłuższy drive, poprzedni, który był dość długi, no skończył się safety, zobaczmy. A myślisz, że ta zmiana postawy po stronie rebeliantów mogła być związana z tym, że już była tak duża przewaga i że oni nie mieli nic do stracenia i takie trochę też rozluźnienie? Może być to, że zauważyli, że rzeczywiście biegiem nic nie zdobędą i zaczną rzucać. Może Jakub. Czas. Jakub Kubacki. Natomiast pytanie, jak odpowiedzą też w drugiej formacji, która no, na ten moment nie jest sobie w stanie poradzić ze zbyt dużą ilością możliwości ofensywnych Archers. Mamy Kubę Kubackiego, mamy Cornelas, mamy biegającego, rozgrywającego, mamy świetnego running backa.
tight enda, no nie da rady wszystkiego pokryć. Wydaje mi się, że w tym momencie tutaj po prostu muszą postawić pewne sprawy na jedną kartę. Od dłuższego czasu widzę, że grają i tak formacją cover 1, czyli de facto deep passy są jakby jakimś tam poważnym zagrożeniem. No natomiast potrzebujemy też świetnego zagrania ze strony defensu, fumble, interception, cokolwiek, żeby wspomóc. Widzimy, jak bardzo dobrze teraz popracowała linia ofensywna. Oni dali bardzo dużo czasu, może nie bardzo dużo, ale wystarczająco dużo czasu. Zwróćcie uwagę na linię ofensywną, że tutaj była presja, próba zamknięcia kieszeni, natomiast bezpieczny Jake Shimmens. No i fenomenalny rzut, który tak naprawdę był rzucony w punkt i to było jedyne miejsce, okno mniej więcej wielkości 1,5 metra na 1,5 metra, gdzie tylko Cornell mógł zdobyć tą piłkę, a fizycznie z poziomu ustawienia obrońcy wobec łapacza, no obrońca nie mógł przejąć tej piłki. Niesamowity rzut, świetny catch, no i mamy drugą próbę, 3 yardy do przejścia pociągu Archers, który naprawdę jest ciężki do zatrzymania. No dzisiaj udaje im się wszystko. Tu mamy jakieś flagi, jeszcze widzieliśmy, że... Myślę, że będą dwie różne kary, ponieważ spodziewam się tutaj jakiegoś false start encroachment, jeżeli rozmawiamy o defensywną linię, natomiast powalenie któregoś tam zawodnika to już może być kara personalna. Zobaczmy, tak, zobaczmy czy będzie jedna czy dwie kary. Dyskusja sędziowska, bo flag pojawiło się dużo. Z kilku różnych stron poleciały, więc to mogą być przewinienia w obie strony. Posłuchajmy. Fall start. A, czyli mamy tylko jedną w karę. Okay. Fall start po stronie Bydgoszcz Archers. Tak. Ofensywa cofnięta 5 yardów. I mamy drugą próbę i 8 yardów do przejścia. Widzimy, że rebelianci w tym meczu grają podobnie tak jak w dwóch ostatnich, z Eagles i z Mets, czyli piątką zawodników na linii wznowienia. No i tu głównym zadaniem jest wywieranie presji, natomiast ta formacja nie spisuje się tak dobrze jak w tych właśnie ostatnich pojedynkach. Ta presja jest zdecydowanie mniejsza, linia ofensywna bardzo dobrze sobie radzi, zobaczmy. Nie dotknięty i kopia akcji, to jest... Mamy tutaj sytuację bardzo ciężką, ponieważ boks rebelsi aż 6 zawodników wysyłają po rozgrywającego, no i nie dostają się nigdzie, nie przebija się absolutnie nikt, co powoduje, że całą resztę boiska musi pokryć tylko 5 zawodników. Mamy na boisku chyba kolejną flagę, nie wiem, nie jestem pewny, czy tutaj ona została podniesiona, czy intencjonalnie wypadła. Tak, ale zobaczmy, że Archers grają dokładnie to, co powinni grać Mets w poprzednim meczu. Piłki między 5 a 15 yardem, tam jest mnóstwo miejsca i Jake Shimmens to widzi. On to wykorzystuje, ten game plan jest ułożony perfekcyjnie. Posłuchajmy sędziego. Chop block, przewinienie osobiste przeciwko Bydgoszcz Archers i kolejna kara. I powtórzenie drugiej próby, natomiast teraz mamy drugą próbę i aż 23 yardy do przejścia. No niemniej to... Sytuacja się komplikuje jeszcze, tutaj można dopowiedzieć, że chop block to są bloki w momencie, kiedy mamy zawodnika, który jest w kontakcie już z innym zawodnikiem obrony w górnym pasie, nazwijmy to ręce-ręce. I ktoś jemu wchodzi w nogi, to jest tak, bardzo brzydki faul, ponieważ no tutaj... Dosyć niebezpieczne zagranie. Jest bardzo niebezpieczne, dokładnie, dlatego dobrze, widzimy, że tutaj... Jake Shimmens, jest to, co on umie, tańczy, ucieka spod presji, rzuca. Ale przyjął też bardzo duży... A nie, wiarygodne, to jest nieprawdopodobne. Zobaczmy, że... Dostał uderzenie, ale mamy flagę. Jeszcze zobaczmy przeciwko komu to będzie. Myślę, że flaga będzie za late hit, którego de facto chyba nie ma. Chyba nie, on dobrze. O, tutaj tak, tutaj nam... Tu był perfekcyjny timing, jeśli chodzi o obrońcę, który uderzał Jake'a Shimmensa, bo on był uderzony w momencie, jak wypuszczał piłkę, więc jeszcze nie był chroniony. Okej, mamy sytuację taką, że mamy... Kolejna flaga przeciwko łucznikom. Mieliśmy, dobrze widziałem, 12 zawodników na... Okay. Nieuprawniony zawodnik w strefie łapania piłki. Tak, i za to jest przewinienie teraz dla Bydgoszcz Archers. No mamy drugą próbę 30 yardów. Co Archersi próbują zdobyć to wszystko naraz, to generuje kolejną flagę. Chętnie bym obejrzał tutaj bieg Jake'a Shimmensa. Wiem, że on byłby w stanie wymanewrować, tylko z drugiej strony też nie ma sensu ryzykować, bo wiemy, że przede wszystkim mamy też drugą próbę i pamiętajmy, że trzeba zdobyć 28 yardów przynajmniej w dwóch próbach, a nie w trzech. Wiadomo, że w czwartej pantujemy, ale tak naprawdę teraz akcja na 14-18 yardów
powoduje, że mamy 3-10, normalną zagrywkę. Dokładnie dlatego Jake Shimmer biegnie i wie, że nie musi zdobyć pierwszej próby. Wystarczy, że zdobędzie 18-20 yardów i mamy normalną sytuację, 3-8 yardów. I to jest dokładnie to, co chcieliśmy obejrzeć, bieg Jake'a Shimmera. Dokładnie tak. Widzieliśmy to, o czym mówiłeś, kiedy 6 zawodników próbuje wbić się za linię ofensywną. W downfield jest mnóstwo miejsca, czy na podania, czy na biegi. No i Jake to wykorzystuje. No gra po profesorsku i ten atak prowadzony przez niego, no jestem pod wrażeniem. Mamy 3 próbę, 7 yardów do przejścia, czyli w poprzedniej akcji zdobyliśmy, Jake zdobył biegiem 21 yardów. No i mamy sytuację 3-7. Może być quick slant, może być screen, może być QB draw, może być bardzo dużo różnych akcji, które tak, mogą już zaskoczyć. Jake w tym sezonie 36 razy biegał z piłką, zdobył łącznie 237 yardów po ziemi. W sezonie regularnym to było 6,5 yarda, teraz jeszcze podkręca tylko swoje statystyki. Dokładnie. I zobaczmy. Mamy akcję rzutową. Wysoka, daleka piłka. Nieprawdopodobne, to będzie przyłożenie. Oj, nie ma przyłożenia. Drugi yard. Tak, niewiele zabrakło. A co tam się stało z Devionem Youngiem? Zobaczmy jeszcze na powtórce. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy próbował się obrócić przez prawe ramię... Adrian Linda, przepraszam, to on tutaj... Oj, mamy też flagę na boisku. I gdzie ta flaga jest? A zobaczmy, czy to nie będzie może jakieś OPI. Czy to widzimy, że cofają się chyba zawodnicy Bydgoszcz Archers? Posłuchajmy sędziów. Widzimy, że flaga jest odmachana, nie było tutaj przewinienia. Efektem akcji jest pierwsza próba, no i Archers na drugim yardzie. Tutaj widzieliśmy na skraju ekranu, że był kontakt, no natomiast lepiej na nim wyszedł Jakub Kubacki i tutaj na drugim yardzie został wypchnięty za boisko. Tu nasz kolega z komentarzu, nazwijmy to boiskowego, mówi, że tutaj Kuba Kubacki mógł zawalczyć po przyłożenie, rzeczywiście wyglądało to tak, natomiast tempo akcji powodowało, tak, interweniował z numerem 7, tutaj wypchnął Kubę za boisko, Mateusz Garus po stronie Silesia Rebels uratował, ale myślę, że to jest tylko nieuniknione, co za chwilę się wydarzy, że za moment zobaczymy. Możemy tylko obstawiać, czy Carrasco, czy... Tak, Javier Carrasco, widzimy, że przygotowany do biegu. 2 minuty do końca pierwszej połowy. Myślę, że Javier. Też myślę, że Javier, ale byłbym właśnie coś, czego mi w Rebelsach nie brakuje. Myślę, że mogą nam pokazać w pierwszej tak naprawdę Archersi. I ja bym najbardziej chciał, żeby Carrasco złapał tą piłkę, a nie biegł z nią. Także w ogóle kompletny miszmasz. Coś, czego się nie spodziewa defensywa. Dokładnie tak. Tylko w ten sposób możemy tak naprawdę jakiś tam element zaskoczenia wprowadzić. A jednak, Javier mamy bieg i mamy przyłożenie. To były 2 yardy. Linia ofensywna popracowała. Zobaczmy, że sędziowie nie sygnalizują przyłożenia, więc to zostanie tak. Okay, second and inches, całe centymetry. To może teraz Jake QB sneak? No, powiem tak, na dwoje babka wróżyła, to są na pewno tutaj ludzie, którzy znają się trochę na futbolu, to wiedzą, że rozwiązań jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Z tego, co w ogóle widzę, to mamy... Javier znowu przygotowany głęboko. Możliwe, że w ogóle będzie próba do Cornela Witkowskiego na rzutowa. Jest środkiem biegu, teraz już nie ma wątpliwości. Zobaczmy. Ale przełożenie Javiera Carrasco i wynik 40-8. No przed chwilę Rebels zagrali w ataku, natomiast defensywa nie pomogła. Defensywa tutaj niestety nie dojechała. Natomiast co warto powiedzieć w porównaniu do pierwszej kwarty, no to jest mocno spowolniła. Ten drive już był trochę to prawda, to trudniejszy i na pewno bardziej zmęczył ofensywę Archersów. Wiadomo, ten drive również był dużo trudniejszy dla Archersów na własne życzenie, ponieważ ilość flag w tym tutaj przez ostatnie kilka minut była niebotyczna, natomiast na pewno czasu meczowego ofensywa Archers spędziła zdecydowanie najwięcej na ten drive. No i mamy minutę 23, 3 timeouty Rebelsów. Podwyższenie za 2 punkty. Podwyższenie za 2 punkty, żeby tutaj 42-8 było. Jakieś nieporozumienie chyba, ale Jake wydaje wybrnie. Mi się, że nie mamy. Zabrakło. Piłka złapana, natomiast nie jest przekroczona linia. Daleko było nawet od tej linii. Tak, 40-8, 32 punkty różnicy, także tutaj mamy przynajmniej
4 possessions. 4 posiadania, tak. 4 possessions, no i na pewno rebelci, jeżeli myślą poważnie o powrocie do tego meczu, powinni wykorzystać 2-minute drill, mają na niego minutę 23. Tak. Oni to zrobili w Warszawie. Oni zrobili to w Warszawie, niech powtórzą to tutaj, będziemy mieli lepsze widowisko w drugiej połowie. No, tak, a drugą połowę musieliby zagrać tak jak Archer z pierwszą połowę. I wtedy moglibyśmy mieć tutaj ciekawe piękno emocje. Sportu jest właśnie, polega na tym, że nie wiemy, nigdy nie wiemy, kto wygra. No myślę, że z innego sportu, dość popularnego teraz z Mistrzostw Europy, też wielu pewniaków no, już ogląda z monitorów. To prawda, wielu monitorów. Faworytów, już tylko mecze. Relacje. No natomiast przewaga jest bardzo duża, 32 punkty, no to jest myślę, że nawet więcej niż oczekiwali tutaj wszyscy po stronie Bydgoszcz Archers. Oni bardzo komfortowo będą mogli rozpocząć tą drugą połowę. No natomiast minuta 23, Rebel zrobili to w Warszawie, wcale byśmy nie obrazili się, gdyby zrobili to też w Bydgoszczy, gdyby zdobyli te punkty. Ja myślę, że już właściwie sztab trenerski mamy tak naprawdę z onside kicka, który prawie się udał. Ale ładnie w tempo naprawdę był kopnięty. Naprawdę zabrakło za szybko. Niewiele. Zobacz, w którym miejscu kontakt wszedł w kontakt z piłką zawodnik Archers, czy piłka przekroczyła 10 yardów. Natomiast tutaj jeszcze a propos różnicy wyniku i 32 punkty, można spokojnie się zastanawiać, czy zawodnicy, czy trenerzy Archers już rozważają, jak będą podchodzić do trzeciej kwarty tego meczu. To jest dopiero półfinał, mamy jeszcze jedno długie spotkanie i podejrzewam, że może być trudniejsze niż to. Z drugiej zaś strony wpuścić zmienników, dać ostygnąć pierwszym zawodnikom, tak, dostać razie, 3 minuty, tak, 2 touchdowny i zapewnić sobie dodatkowy roller coaster. Myślę, ciężkie, że trzecia kwarta to jeszcze myślę, że będą starterzy, może w czwartej zacznie się takie już poważniejsze rotowanie składem. Na pewno jest to racjonalne to, co mówisz. No, bardzo mnie ciekawi, jak w trzeciej kwarcie to właściwie Archersi wyjdą i czy będą grali zespołem szeroko, czy mimo wszystko będą dalej starterzy. No myślę, że teraz zaczną się w trzeciej kwarcie rotacje, ale takich pojedynczych zawodników, natomiast w czwartej ja już bym chętnie zobaczył ten drugi garnitur, ewentualnie juniorów, którzy wchodzą do zespołu, może Dona Gabelaina moglibyśmy zobaczyć w kilku akcjach. To jest naprawdę fajny zawodnik, on poprowadził Bydgoszcz Archers w poprzednim sezonie do tytułu Mistrza Polski Juniorów. Potężny talent, ogromne zaangażowanie widzimy. No, fajnie jakby dostał tutaj swoją szansę w tym meczu półfinałowym. Na pewno ogromne doświadczenie by też zdobył. Jak najbardziej. No zobaczmy, tutaj jest druga próba 10 yardów. Rebelsi naprawdę, jeżeli myślą poważnie jeszcze o wróceniu do tego meczu, powinni ten czas wykorzystać bardzo uczy. Mamy dobrą akcję rzutową i mamy 10 yardów zdobytych. Tak, zobaczmy, ale bardzo szybko to załamuje się linia ofensywna. Spójrzmy jak... Tak, natomiast mamy łatwą akcję tutaj, double cut out, który tutaj rozgrywający wybiera dłuższą opcję. Wydaje mi się, że tutaj ona była rozrysowana w taki właśnie sposób, żeby akcja się kończyła dokładnie na linii pierwszej próby następnej. Udało się to zrealizować, jesteśmy bliżej połowy boiska i tak naprawdę rebelsi wykorzystują pierwszy timeout, czy przerwę na żądanie, żeby zatrzymać zegar czasowy, żeby się przegrupować. Mamy relatywnie dużo czasu i dwa timeouty jeszcze rebelsów, także tutaj Archersi muszą być skupieni do końca, żeby nie dać sobie pod koniec połowy wrzucić bezsensownego przyłożenia. Natomiast rebelsi, jeżeli myślą o powrocie do tego meczu, to jest właśnie ten moment. Tak, a widzimy, że już powoli rotacje się zaczęły, bo w linii defensywnej zamiast Arka Cieśloka zobaczyliśmy na przykład Dawida Gajewskiego. To jest tak, zawodnik, którego znamy tutaj. Tak, również wychowanek Bydgoszcz Archers. Tak. W tej chwili już jednak Arek jest na boisku. Ale Dawid Gajewski również i Arek Soberski. Na boisku jest też Robi Wallace, Rafał Michoń i Cezary Tracz, jeśli chodzi o ten front seven. I zobaczmy, mamy trzech defensywnych liniowych linebackera ustawionego bardzo wysoko.
duża presja, ale fantastyczna akcja w obronie. Znakomicie Kasper Malak, to też jest junior, który wszedł do drużyny. Bardzo dobrze tutaj znakomicie pokrył. Do samego końca pozostał w kontakcie, który był w ramach, nazwijmy to, zasady. I od wewnątrz pokrył piłkę, zbił. Bardzo ładna akcja. Dokładnie, no myślę, że do highlightu spokojnie może sobie to dodać. Naprawdę dobre zagranie tutaj indywidualne. Młody zawodnik, a zagrał po profesorsku. Ręka też trzymana na padzie, tak w miarę, w ramach przepisów. To nie było takla, więc nawet w przypadku, gdyby zawodnik złapał piłkę, no to już była ręka położona na zawodniku, żeby szybko taklować. Znakomicie, to można podręcznikowo wykonana akcja defensywna. A rebelianci, druga próba, 10 yardów, minuta. To jest jeszcze dużo czasu, są timeouty, więc oni nie muszą się spieszyć. No, u góry mamy okno. I jest również Paweł Wojciechowski, o nim wspominaliśmy przed meczem. To jest zawodnik, który dobrze pokazywał się w ostatnich spotkaniach. No i tutaj widzimy, że zgubił obrońcę. Natomiast Archers też za wszelką cenę nie kryją bardzo blisko. Oni wiedzą, że muszą po prostu obronić się przed touchdownem. Tak, mi się wydaje, że tutaj lizaki zmieniły swoje miejsce, więc mamy pierwszą próbę, druga. Także kolejny raz tak naprawdę zagranie idealnie na 10 yardów na pierwszą próbę. Dodatkowy atut tej akcji to było wybiegnięcie poza boisko, co de facto zatrzymuje zegar czasowy. Nadal nie jesteśmy, jest 32 punkty różnicy, więc tutaj normalnie zegar funkcjonuje. No i nie trzeba zużywać czasu i był czas na huddle i ustalenie pewnych rzeczy. Ależ było blisko Arka Cieśnoka zbicia podania. Ach, robi Wallace. Niczym od ściany odbił się od niego zawodnik Rebels. Natomiast w tej powtórce naprawdę niesamowite, bo piłka wydaje się, że idealnie przeszła nad głową Arka, a jego rękoma, które tam tak, powiedzmy gdzieś pajacyka robiła. Tak. No niesamowite, aż się Arek poirytował, bo ta piłka naprawdę, bardzo precyzyjnie, gdyby nie było kasku, o włosy by się otarła, także no bardzo, bardzo fortunne zagranie, game of inches. Niewiele zabrakło, natomiast widzimy, że John Mooney potrafi tak precyzyjnie tą piłkę posłać do Bartka Słomki, który wybiegał za plecy Arka. I to nie był taki rainbow rzucony górą, taką trajektorią właśnie w kształcie tęczy, tylko to była piłka rzucona nisko, w miarę szybko. Łatwa do zbicia, natomiast Arkowi zabrakło centymetrów. Natomiast, żeby tutaj pocieszyć Arka, akcja dla Rebelsów skończyła się bardzo dobrze dla Archersów de facto, bo zdobycie yardowa tylko 2 yardy, natomiast co się stało ważne, tackle został, jakby tackle odbył się w boisku, co powodowało, że Rebelsi musieli spalić kolejny czas, aby zatrzymać zegar czasowy. Mamy 54 sekundy, drugą próbę, ale już jeden timeout. Teraz w momencie, kiedy będzie powalenie w boisku i będzie to generowało trzecią próbę i tak dalej, spodziewałbym się zjechanie czasu, żeby próbować kopnąć. Piłka w środek. I mamy złapane podanie. Znów 12 yardów, tylko 12-13 yardów, czyli pierwsza próba, gwizdki, czyli timeout. I timeout wzięty tak przez... Tak, mamy, wydaje się, że ostatni timeout Rebels, także mamy teraz sytuację, gdzie mamy pół minuty czasu do końca meczu, około 12 yardów, lizaki jeszcze są przenoszone, także nie ma first and goal. Nie ma first and goal, dokładnie. Mamy nawet więcej, 14 yardów, więc tutaj myślę, że mimo wszystko i w pierwszej i w drugiej próbie spodziewałbym się nadal akcji rzutowych i to akcji gdzieś w okolicach sidelinów, ponieważ każdy tackle w środku za boisko, to jest to, o co będą też walczyć. Dokładnie tak. Przede wszystkim będą o to walczyć, bo każdy tackle przy pół minucie wewnątrz boiska może się skończyć tym, że nie będą w stanie ustawić kolejnej próby w czasie. Dokładnie, nawet do spajka. Mamy 26 sekund. Zakładając, że normalnie akcja z reguły trwa 3-4 sekundy, ustawienie i install będzie się zaczynał na 22 sekundy. Zgranie 22 zawodników, 6 sędziów mają na to 20 sekund, żeby zespajkować, które nadal trwa 2 sekundy. Bardzo trudne zadanie. Nie spodziewałbym się ani biegu, ani rzutu do środka teraz. No, tylko i wyłącznie na zewnątrz ewentualnie. Lub szukanie od razu endzone oczywiście. Tak, podanie w pole punktowe. Wiemy, że to potrafią. Widzieliśmy to w meczu z Mets. I Rebels są w stanie to zrobić. Ależ blitz szybko poszedł, natomiast przestrzelony i przerzucony. Przerzuconi zawodnicy. Widzieliśmy, że była potężna presja i on musiał szybko pozbywać się piłki John Mullin, więc bezpiecznie wyrzucił ją daleko. Widzieliśmy też świetnie na tutaj, nie wiem czy będzie powtórka, natomiast akcja tutaj, jakby ten pocket wybiegł i jeszcze miejsca w środku było relatywnie dużo, natomiast rzeczywiście był szukany gdzieś rzut do boku, gdyby trzeba było szukać jakiegoś
wybiegnięcia poza boisko. No myślę, że to tutaj jest do końca połowy game plan Rebelsów. Tak, no mają jeszcze 3 próby, żeby zdobyć przyłożenie, 20 sekund. Zdążą to zrobić, no natomiast czy im się powiedzie, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Szukamy podania, tu już nie ma. Mamy rzut chyba outside. Nie. Tak, na zewnątrz. Wydaje się, że będzie flaga. Kilka, ale jest też flaga. Ale no bardzo dobre zbicie, tak? Zawodnik tak, zobacz, 11. Kacper Malak, on, to już jest druga akcja, tak, dość niedługim odległości czasowej, kiedy on świetnie się znajduje, bardzo blisko kryje. On był ustawiony dosyć daleko, natomiast zobaczmy tutaj. Mamy holding tutaj na linebackerze, na slot receiverze. No będzie tutaj holding archersów, także będzie powtórzenie, w sensie będzie 10 yardów, czyli half of distance to the goal, 7 yardów i automatycznie pierwsza próba, czyli sytuacja się mocno ułatwia. Startujemy 7 yard, no i mamy 13 sekund, dwa playe, 3, jak myślisz? Zdążą zrobić 3, to będą szybkie podania na zewnątrz, moim zdaniem, od razu w pole punktowe. Nie będą ryzykować biegów, bo to... Mimo, że rodowity bydgoszczanin, trener wcześniej i związany z Archers całe życie, życzę touchdowna Rebelsom, żeby po prostu w drugiej połowie dalej było coś, a nie tylko zjeżdżanie zegara czasowego. Zobaczmy, obserwujmy skrzydłowych, bo to będzie na pewno piłka do któregoś z nich. I tak, szukamy znowu outside, żeby ewentualnie wybiec. Nie ma. Bardzo dobre krycie. Było blisko przechwytu, widzimy, że niezadowolony Wojtek Pesz. No natomiast on może być z siebie zadowolony. Znakomita akcja w obronie. Zobaczmy, świetne zbicie, wyprzedził swojego skrzydłowego, włożył rękę tam, gdzie leciała piłka. Podanie niezłapane, natomiast z zegara meczowego zeszło nam 5 sekund, więc tak. Jeszcze dwie akcje. Wydaje się, że dwie akcje zdążą. Tak. My oczywiście zakładamy, że mamy co do sekundy zegar z sędziami, który tak. może się tutaj lekko mimo wszystko różnić, natomiast wydaje się, że obiektywnie no, ten drive będzie kończył tą połowę i mamy tutaj jedną, maksymalnie dwie próby. Myślę, że dwie akcje to jest wszystko, co zobaczymy, że ten czas z zegara uleci. I mamy snap ponownie. Trzeci raz widzę tą samą akcję niestety i tak naprawdę mieliśmy tylko zewnętrznego zawodnika, który szedł na slanty i było zbiegnięcie do in. Mamy w ogóle też flagę po raz kolejny na boisku, no niestety... Zobaczmy, koniec, to jest koniec pierwszej połowy. No czyli nie udało się tutaj Rebelsom mimo wszystko podnieść tego wyniku. No i drugą połowę będziemy rozpoczynać z wynikiem 40-8 i Bydgoszcz Archers będzie przyjmowało piłkę. Tak. Także od samego początku ofensywa Archers. No mają nad czym myśleć w szatni. Zapraszamy za kilka minut na drugą część meczu. Do usłyszenia.
Hassel Clinic. W trosce o Twoje zdrowie. Muscle Clinic. W trosce o Twoje zdrowie.
I wracamy po przerwie. Widzimy, że już drużyny przygotowane. Sędziowie, piłka w rękach sędziów. Za chwilę będziemy. Rebels będą odkopywali piłkę. Pierwsza akcja, seria ofensywna, tym razem po stronie Bydgoszcz Archers. No i po tym, co zobaczyliśmy w pierwszej połowie, Bartek, masz jakieś nadzieje, że może się tutaj cokolwiek zmienić jeszcze? No słuchajcie, mamy chyba jeszcze minutę, więc możemy podsumować trochę pierwszą połowę. No, w moim odczuciu fantastyczne, perfekcyjne wejście w mecz Archers i najgorszej seria wszystkich możliwych błędów Rebelsów w pierwszej kwarcie. Deklasacja pierwszokwartowa, natomiast w drugiej kwarcie zdecydowanie lepiej wyglądał futbol w dwie strony. Archers pokazało oblicze ludzkie i błędy pojedyncze. Pierwsze safety, z drugiej strony Rebelsi porzucili trochę akcje biegowe kosztem akcji tych rzutowych. Kilka fajnych naprawdę złapań, jeden naprawdę bardzo solidny drive. No i stracona szansa tak naprawdę podniesienia wyniku o jedno przyłożenie i o jedno oczko w stosunku na sam koniec drugiej kwarty. Dostaliśmy jeszcze w przerwie informację tutaj, że jest zmiana w regulaminie ligi i Mercy Rule zaczyna się od 34 punktów przewagi, więc... Czyli wtedy w tamtym case'ie, co rozważaliśmy, to wystarczyło trafić field goala, żeby odpalić ten Mercy Rule, a jednak nie udało się i tam 33 punkty wtedy było, z tego co kojarzę. 34 było, wtedy było 34. A było teraz, Mercy Rule już włączone. Teraz mamy 32 punkty przewagi i jakakolwiek akcja punktowa, Archers uruchamia nam Mercy Rule. Tak, no niestety mamy bardzo słaby wykop. Piłka na dzień dobry zawodników Rebels, flaga na boisku. Akcja będzie wznowiona z 40 yarda. Tak, zapalony mamy już Jupitery nad stadionem, natomiast jest jeszcze widno. Natomiast jak zacznie się ściemniać, to i tak będziemy mieli tutaj świetną wizję. Rozpogodziło się, co prawda, także nie spodziewamy się deszczu, także myślę, że pod kątem Rebelsów to jest bardzo dobra informacja. Spokojnie mogą od pierwszej próby grać ciekawe akcje rzutowe. Pytanie, czy są przygotowane na taki scenariusz, żeby gonić aż taki wynik i naprawdę zredukować do zera akcje biegowe. No tak, mamy tutaj cztery posiadania różnicy, więc no 32 punkty, 4 duża przewaga z czterema podwyższeniami za 2 punkty, tak, to jest... Tego no nie zrobiłby nawet Tom Brady chyba. Próba biegu środkiem, a teraz zamknięta ścieżka. No, bardzo ciekawa pierwsza akcja tej kwarty. Chyba już walczymy o zbijanie zegara. Myślę, że nie. Myślę, że testujemy, czy jest pełna dominacja, czy nie, i wydaje się, że na ten moment nie. No jest zagranie tutaj. Wszystkie dziury były zamknięte. Wymagało to przynajmniej czterech zawodników. No nic się nie otworzyło. No gain, a właściwie strata pół yarda. Zobaczmy, czy teraz od razu będzie przejście na akcję rzutową. Tak, już mamy szybkie wyrzucenie piłki. Piłka, sędziowie pokazują, że jest złapana, 5-yardowy zysk. Mamy trzecią próbę, 5-6 yardów. Trzecia i 6. Tak, trzecia, 6 yardów. Słyszeliśmy już tutaj na sideline punt team ready. Natomiast zobaczymy, czy będzie potrzebny punt team. Mamy jeszcze flagę niespodziewaną. I... Zobaczmy, sędziowie dyskutują między sobą, tak wyjaśniają wszelkie wątpliwości. Zobaczmy, Piotra soczówka. Przewinienie osobiste, niedozwolony blok poniżej pasa, blok wykonany w kierunku własnej linii końcowej, zawodnik numer 6 w drużynie ataku. 15 yardów zostanie mierzone z miejsca poprzedniego, powtórzenie drugiej próby. Czyli mamy drugą próbę i 21 yardów, przewinienie osobiste, bardzo dotkliwa kara 15-yardowa. Bardzo ciekawe, co tam się tak naprawdę zadziało. Z pierwszego punktu widzenia tutaj cała ekipa tutaj nie zauważyła tego faulu, także na pewno do analizy trenerów, i jeżeli to było coś poważnego, to tak, też do analizy sędziów. Zawodnikiem, który popełnił to przewinienie, był Bartek Noza. To zastanawiające, running back z blokiem poniżej daleka piłka. Ale mamy flagę. Wydawało się też mi, że tutaj
Kuba wytracił tempo i tak naprawdę został blokowany w nielegalny sposób. Zobaczmy, to by nam odwróciło bardzo mocno sytuację, bo mielibyśmy 15 yardów kary. Po rzuceniu tutaj w miejscu flagi, no wydaje mi się, że tutaj musi być odgwizdany pass interference. Nie może to być holding, piłka już zdecydowanie była w powietrzu. Także... Tak, zobaczmy, że ona była w okolicy tego znacznika oznaczającego pierwszą próbę, więc to było przy akcji podaniowej. To musiał być jakiś kontakt. Zobaczmy, że jeszcze trwają dyskusje, tutaj sędziowie ustalają. Sędzia jeden nie ma czapki, więc to może oznaczać wybiegnięcie za boisko zawodnika i potem powrót na boisko nieuprawniony. No natomiast zobaczymy, czy jaką podejmą decyzję ostatecznie. To jest ciekawe zagranie, ciekawa sytuacja, kiedy sędzia nie ma czapki. Można rzucać i czapką, i flagą w przypadku sędziów. Posłuchajmy. Rezultatem akcji jest niekompletne podanie. Nie ma flagi za DPI. W trakcie akcji miało jednak miejsce przewinienie osobiste, atak na zawodnika podającego, numer 20 w drużynie obrony. 15 atów zostanie odliczone z miejsca poprzedniego, automatycznie pierwsza kula. No widzieliśmy, dużo się wydarzyło w tej akcji. Kilka przewinień równocześnie popełnionych. Dokładnie, sędzia nie miał czapki, była jedna flaga, ale okazuje się, że również... Późny atak na rozgrywającego, zobaczmy, numer 20, to jest Marcel Kramarczyk. Piłka wyrzucona. Tak, tu kamera nam poszła troszkę za daleko, no nie widzieliśmy dokładnie, co tam się wydarzyło. No natomiast no, wierzymy, że sędziowie podjęli właściwą decyzję. I pierwsza próba dla Bydgoszcz Archers. Z piłką Bartek Noza. Znów dobre powalenie tak naprawdę i nie po dopuszczenie. Ale nie w tą stronę. Przez tą pierwszą linę. Oczywiście. Nie w tą stronę akcja była zaplanowana, którą pobiegł Bartek. Akcja w ogóle na bardzo dobrym tempie i Bartek w ogóle w line of scrimmage wbiega w bardzo dobrej prędkości, co z naturalnego powodu, jakby tutaj z naturalnego punktu daje te 3-4 yardy, nawet jak się przewraca w odpowiednie miejsce, natomiast no dobrze zamknięta była ta pierwsza linia i mimo wszystko akcja się skończyła tam, bo potem wydawało się, że było bardzo dużo zielonego pola do biegania. Tak, gdyby tylko udało się urwać, zerwać ten tackle, to było bardzo dużo miejsca, natomiast linia defensywna i ci linebackerzy, którzy są tutaj bardzo blisko linii wznowienia, no, w drugą połowę weszli zupełnie inaczej. Natomiast tutaj formacja defensywna jest bardzo ciekawa. No, mamy odkryte bardzo midzone i tutaj akcje typu posty, katy dalekie naprawdę mogą funkcjonować. Pytanie, czy 5 osób w boksie da radę sobie z rozgrywającym? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że już jest wolny, ma czas. Kornel Witkowski, pierwsza próba. Wspaniale. Niesamowite zagranie rozgrywającego, natomiast znowu mamy na boisku flagę. No natomiast Jake Simonson już nam pokazywał w tym sezonie, że potrafi doskonale uciekać spod presji. Nieuprawniony zawodnik w polu, numer 59 w drużynie ataku. 5 atów zostanie odmieczone z miejsca poprzedniego, powtórzenie drugiej próby. No i słyszeliśmy, no fatalny błąd. Trudno to wytłumaczyć, jakieś rozprężenie po przerwie, nie wiem, co się dzieje z Archers. Akcja była też na tyle zawiła, że tak naprawdę wymierzenie tego nieuprawnionego zawodnika to jest zawsze rzecz bardzo trudna też z poziomu liniowego. W pewnym momencie się zastanawia, czy już wybiec do bloków, ile można wybiec tutaj. Wydaje mi się po prostu, że ta akcja była dość chaotyczna. Dużo się działo, tak. Flaga w sumie ją zakończyła, ale... Przed rzuceniem flagi nie miałbym zielonego pojęcia, gdzie bym miał ją ulokować na boisku. Tak, kolejna próba, długa piłka. Kuba Kubacki złapał w boisku. Nie, widzimy, że sędziowie sygnalizują, że piłka była złapana już poza boiskiem. Trzecia próba i 14 yardów. No natomiast te statystyki, które oglądaliśmy przed meczem, pokazują, że złapane podanie to jest 13, 14, 15 yardów, więc w przypadku udanej akcji podaniowej możemy liczyć, że ta linia pierwszej próby zostanie przekroczona. Teraz jest dosyć ciekawy case, bo rzeczywiście daleko, ale w sytuacji, kiedy jest third and long, taka duża ilość punktów, właśnie może teraz możemy się spodziewać akcji biegowej, bo Anusz Widelec 14 yardów biegnie, a w najgorszym wypadku 40 sekund z zegara plus pan ponad zejdzie, minuta tak. Zejdzie. Także jednak podanie, jest presja. Co się dzieje z linią ofensywną Archers?
Bardzo agresywny drive defensywnej linii Rebels. No i mamy pierwsze takie zatrzymanie z akcji, nie z jakichś pan z błędów rażących, tylko z akcji. Ależ dynamicznie ta linia tak eksplozywnie weszła za linię ofensywną. Naprawdę potężna presja, świetne zagranie. No tego nie widzieliśmy w pierwszej połowie. To jest... Zdecydowanie. No, jestem bardzo ciekawy. Teraz zwrócę mocną uwagę, bo wydaje mi się, że możliwe, że po prostu zawodnicy defensywnej linii grają w innych pozycjach nominalnych. Wydaje mi się, że widzę jednego defensywnego tackla na pozycji enda i możliwe, że tutaj po prostu teraz już mamy zmęczenie ofensywnej linii. Pantujemy. Mamy bardzo dobre wykopnięcie. Dobry pan. Dosyć niskie, natomiast bardzo szybkie. I ale będzie akcja powrotna, zobaczmy. Devon Young. To jest zawsze dużo wolnego miejsca. Duże zagrożenie do środka. Ta akcja już tu powinna się zakończyć, natomiast widzimy Jakub Krystecki z taklem w akcji powrotnej. Nieprawdopodobne. Jeden z największych zawodników na boisku. Widzieliśmy dokładnie jednego z najszybszych zawodników na boisku. Wjechał w niego jak taka kula do wyburzeń, po prostu ściął go z nóg uderzeniem. Popatrzmy, poobserwujmy Jakuba Krysteckiego. Zobaczmy, on jest na górze ekranu. Teraz Devon go ominął. Niesamowite, bo że też pierwszy był. Że pierwszy wrócił do tej akcji. Zobaczmy, że tutaj troszkę zwolnił. Tu już nam uciekła akcja, ale Kuba zapewne naciąga jak rozpędzona lokomotywa. I teraz obserwujmy Deviona. I już Kuba biegnie i to jest to uderzenie. Przestawił go jak pionek na planszy. Ale na pewno dużo kosztowało Kubę ten sprint. Mocno chaotyczny ten pan. Akcja w biegu środkiem i to się nie udaje dzisiaj. To nie wiem czemu rebelianci ciągle próbują biegać środkiem. Kolejna akcja zatrzymana w zarodku bez zysku jardowego. Wydaje się, że rzeczywiście ten środek linii nie jest do przebicia, natomiast jeżeli tutaj chcemy mieszać rozwiązania gry rzutowej i biegowej, nie wiem, czy nie zastosowałbym zagrywek sweepu na przykład, szerokiego wyrzutu w ogóle rozgrywającego. A taką option, biegnący, rozgrywający. Albo opcja dokładnie, tak. gdzie running back właściwie czeka, tylko jest czy dostanie piłkę, czy... Alternatywą, tak. Dokładnie. Tak, tak. W finale zasada jest taka po prostu, że jeden zawodnik ma podjąć decyzję błędną, do którego z dwóch ma wybiec. Także tutaj no rzeczywiście szeroko, trochę szerzej i może być nieźle. Zobaczmy. No i mamy szerokie zagranie i udane. Tomek Suchanek dzisiaj, kolejna złapana piłka. Tomek Suchanek w ogóle bardzo dużo gra na słabej stronie i większość tych rzutów 10-jardowych pierwszych prób z tych poprzednich drive'ów z drugiej kwarty idzie na słabą stronę. Ustawiają się bardzo, bardzo wąsko. Z reguły ta słaba strona jest węższa i tam jest z reguły mniej zawodników Archers, co daje meczapy 1-1. Tak, jest miejsce. A nie skrycie strefowe i tak naprawdę... No widzimy, jak daleko jest ustawiony obrońca, więc przebiegnięcie 5-6 yardów i odwrócenie się po piłkę, szybkie zagranie, no to jest pewny zysk yardowy, pod warunkiem, że ta piłka będzie złapana oczywiście. Zobaczmy, czy wykorzystają w podobny sposób teraz. Bardzo ładne zagranie, tym razem Paweł Wojciechowski. No i to są te akcje, które powinni Rebels grać od początku. Zobaczmy. 5 yardów, 6 yardów. Tak. Dokładnie. Jeszcze szerzej rozgrywający ściąga cornerbacka nominalnego. Linebacker zawsze jest z pozycji wewnętrznej, czyli okno zewnętrzne jest zawsze otwarte, także to jest pewne 8 yardów pod warunkiem, że rozgrywający rzuci odpowiednio w tempo piłkę. Tutaj było zagrane to perfekcyjnie. Tak. Mamy 11 yardów, kolejną pierwszą próbę. Pierwsza próba i John Mullin potrafi takie piłki rzucać, więc być może to jest sposób na Bydgoszcz Archers w dzisiejszym meczu. Co natomiast na pewno powinno już być problemem sztabu trenerskiego Rebels, to jest, że ten drive trwa już dosyć długo. Tutaj trzeba... Arek Cieszek z sakiem. Wygrany pojedynek. Zobaczmy. Znakomicie uwolnił się, podniósł ręce, przeszedł pod rękami ofensywnego liniowego. No Arek, znakomity mecz. Widzimy, że ani przeciwko Arkowi nie da się biegać, że jest potężnym zagrożeniem dla rozgrywającego. No on już nas przyzwyczaił, że w każdym sezonie jest jednym z liderów, jeśli chodzi o statystyki defensywne. 7 yardów straty i co gorsza, czas dalej lecący. Tak, zatrzymany zawodnik. Mamy już 5,5 minuty. Na 3 nadal 4 posiadania. Tutaj mamy jeszcze 35 yardów do zdobycia. Potrzebujemy tutaj big playa. Zobaczmy. Znowu krótka piłka, bloki w środku i całkiem nieźle zagrana akcja.
Igor Łysenko z piłką. Wydaje się, że zysk około 15 yardów. Wydaje się, że będzie to około trzeciej próby. I zobaczmy, świetny blok numer 80 postawiony. On też zrobił miejsce i dał czas Igorowi Łysence, żeby biec z piłką. Odrobinę mniej, mamy trzecią próbę 6 yardów, czyli zdobycz poprzedniej akcji to było 11 yardów. No mamy trzecią próbę 6 yardów, spodziewamy się zdecydowanie rzutu. Zobaczmy, z jakiej formacji wyjdą. Zapowiada się, że tutaj będziemy mieli formację Twins. Mamy dwóch slotów. A z numerem? Spodziewam się tutaj cut of out motion. Tak, z numerem 80 po stronie Rebels gra Kamil Tużnik. Piłka przerzucona, Paweł Wojciechowski. Tu też niewiele zabrakło. Piłka na rękach Dawida Magreana. To co, gramy dalej? Czwarta próba. Czwarta próba, nie, no, tu nie ma co kopać. Tak, tak, zdecydowanie. A dziwna piłka, powiem ci szczerze, przeciwko Robiemu Wallace'owi. Zastanawiam się w ogóle, czy tutaj nie... To dobrze pobiegnięta ścieżka. Czy pierwszy read był tutaj odpowiednim rozwiązaniem, bo rzeczywiście te zagrania szerzej funkcjonują i tutaj było widać, że drugi, trzeci read podejrzewam, żeby był na lewej lub prawej stronie i miał czas, żeby to przeczytać, a w środku było bardzo gęsto i to było też bardzo trudne, piłka do złapania. No i zobaczmy, tripsy po prawej stronie, pojedynczy skrzydłowy z lewej i piłka. Bartosz Nowak. Bartosz Nowak szybko zatrzymany. Wojtek. To jest zawsze problem rzutu, to był kolejny, czy rozgrywający nie chciał zaryzykować deep balla, gdzie było dużo receiverów, wszyscy zbiegali w prawy narożnik boiska tak naprawdę. No i decyduje się na podanie tutaj horyzontalne. Tak, natomiast w środku boiska miał otwartego zawodnika i tam można było posłać piłkę. Też mi się wydaje, że tutaj, nazwijmy to, zbyt bezpieczna opcja weszła, która okazała się nieskuteczna i nie dała pierwszej próby Rebelsom. No i sytuacja się robi bardzo, bardzo ciężka. Natomiast na boisku w dalszym ciągu pierwszy skład Bydgoszcz Archers. Oni tutaj poważnie podchodzą jeszcze do tego meczu, to tu jeszcze nie widzimy rotowania składem. Na linii ofensywnej. Tak, mamy tutaj Maćka Kujawskiego na centrze. Więc to jest... Zobaczmy, ależ było blisko Saka. I mamy... Piłka złapana, Jakub Kubacki. Ależ akcja. Zobaczmy, jak zabrakło niewiele, centymetry zabrakły do sakowania rozgrywającego. Natomiast potężny zysk yardowy. Jakub Kubacki wygrywa pojedynek, jeden na jednego. No nieprawdopodobna akcja. 50 yardów praktycznie zysk. Tak, pół boiska jednym podaniem. Archers byli w stanie przejść. Ale jak niewiele zabrakło rebeliantom, żeby zrobić saka na Jake'u Szymenzie. No, gra centymetrów. No, gra centymetrów. Tak. I łącznicy już blisko pola punktowego. Bartek Gnoza. Formacje Twins po obu stronach. Widzieliśmy piłka na zewnątrz i piłka złapana. Mateusz Poneta, ale tu już jest za dużo zawodników. Tak. Niemożliwe więcej yardów do zdobycia. Natomiast mamy zdobyte 7 yardów. Tam słyszymy gwizdki. Tak, to była próba wyrwania piłki przez Hadriana Lindę, natomiast to już wydarzyło się po gwizdkach. Zobaczmy Mateusza Ponety, który uciekał na zewnątrz i zrobił sobie tą odpowiednią separację, złapał pomiędzy zawodnikiem kryjącym. Miał dosyć dużo miejsca, dużo czasu, spory komfort przy łapaniu tej piłki. I teraz mamy drugą próbę i 2 yardy do przejścia. No i sytuacja tak naprawdę, tutaj rozgrywa się mecz formacji defensywnej. Jeżeli tutaj nie zostanie powstrzymana ofensywa Archers i będzie przyłożenie, wchodzimy w mercy. Wysokie podanie i nie jest złapana piłka, ale są flagi. Jest DPI i jest on. Zobaczmy, zobaczmy, bo reklamuje tutaj zawodnik Rebels przeciwko komu. Wydawało się, że zawodnik Rebels był cały czas odwrócony plecami do piłki, że on nie był zainteresowany złapaniem podania. Zobaczmy powtórkę. I patrzmy w górną część ekranu. Mamy już kontakt. Tak, niezwolony kontakt przy podaniu. Tak, numer 9 w drużynie obrony. Tak. Piłka zostanie ustawiona na drugim radzie, automatycznie pierwsza próba. Bardzo łatwy pretekst dla sędziego, żeby rzucić flagę i flaga nie może być odmachana. Tak, Hadrian, jak najbardziej. Hadrian Lenda był zawodnikiem faulującym. Słyszeliśmy przed chwilą sędziów,
sędziego, który potwierdził DPI. Tak, natomiast wydawało się, że właściwie to można byłoby bardziej w statystyce oczywiście to wejdzie jako flaga, natomiast wydawało się, że to był drop, a nie tutaj spowodowane przez karę. Tutaj, trochę niedoświadczenie defensive backa. Ty grałeś na defensive backu, tak? Grałem na defensive backu, tak. Natomiast myślę, że Hadrian Nanda jest znacznie lepszy ode mnie. Inne roczniki, krótko mówiąc. Inne roczniki, większe doświadczenie. Nie, no moje gry nie można nawet porównywać do tego, co robi Hadrian. To jest tak klasowy zawodnik. No myślę, że jeden z najlepszych defensive backów, jeśli chodzi o Polską Football League. No natomiast tutaj błąd, natomiast lepszy taki błąd i lepsze przewinienie nie wpuszczenie touchdownu, to... Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj widział, że miał przegraną pozycję, on był bardziej bliżej piłki. Piłka była rzucona głęboko w pole punktowe. Bardzo ciekawa w ogóle ścieżka była zaprojektowana, bo tutaj było wyjście tak, z wewnątrz, do zewnątrz, do wewnątrz i do zewnątrz. Tak, takie... taki zygzaczek był biegnięty. I pokrycie tego jest trudne, to już wiem z doświadczenia, że ciężko jest utrzymać skrzydłowego bardzo blisko siebie, kiedy on robi właśnie takie uniki. Z reguły przy takiej odległości do endzone gra się takie zagrania kryciem man, czyli tak naprawdę cały czas defensive back chce, biega tyłem, no i ruchomość bioder jest ograniczona, krótko mówiąc, stąd zawsze osoba, która biegnie przodem, jeżeli odpowiednio wyegzekwuje te wszystkie kąty, które są założone, no to defensive back nie jest w stanie nic zrobić. Natomiast zobaczmy teraz. Mamy pierwszą próbę, 10 yardów, mamy falster. Wydaje mi się, że tutaj jest po stronie Archersów kara. Tak, to będzie. Zobaczymy właśnie jeszcze, co powiedzą nam sędziowie. Jest dyskusja, który zawodnik ruszył się przed snapem. Fast start, numer 65, drużynie ataku. Bartosz Klechowicz. 5 yardów zostanie odmieczone z miejsca przyznanego. Wciąż pierwsza próba. 5 yardów kary, no natomiast dla ataku podaniowego to może być lepiej, bo jest troszkę więcej miejsca na boisku. Także mają więcej miejsca, żeby się urwać swoim defensive backom, którzy ich kryją. No natomiast przy tej akcji jest możliwe praktycznie wszystko. Widzieliśmy już, że Bartek Noza świetnie biega na zewnątrz. Być może do niego piłka. No widzimy odrzucenie i bieg na zewnątrz. I mamy tutaj może ja dzisiaj w Totolotka powinienem zagrać, bo przewidywanie tych zagrań wychodzi mi całkiem nieźle. No naprawdę tutaj spot on. Gratulacje, natomiast akcja no, wydawała się książkowa, Archers, prosty właśnie tutaj przekazanie. Świetny, zobaczmy jeszcze blok, Jakub Krystecki zamknął ścieżkę, numer 72 też zamykał w razie gdyby była taka konieczność. No i szybkość Bartka Gnozy, ciężko go dogonić. Tak, nie pamiętam już playbooków, kilka lat nie piszę ich już, ale natomiast to nie był sweep klasyczny, natomiast to był dokładnie taki, nazwijmy to, pass handoff, który tak naprawdę rebelsi mogliby używać, żeby rozszerzać zagrań. Tak. Tutaj Bartek Gnoza ruszał tak naprawdę nie z poziomu centra vis-a-vis, tylko był już kawałek za taklem, czyli tak naprawdę samą prędkością ten touchdown był zdobyty i tutaj no, żadnej później nazwijmy to nauki atomowej nie ma, no i po prostu błąd, wykorzystanie sytuacji przez Archersów i błąd Rebelsów przez cały mecz, że tego nie próbują robić właśnie ze swojej strony. Tak, nie mamy już 39 punktów przewagi, no i wystartowało Mercy Rule, czyli zegar już się nie zatrzymuje w tej chwili. Wszystkim. Cały czas z biegnącym zegarem, także ten mecz zacznie nam upływać znacznie szybciej. O, słyszymy, że już tutaj na sideline Rebels, na sideline Archers, przepraszam, wywołani są zawodnicy, którzy wejdą w następnym drive'ie. No i pojawiają się rotacje w linii ofensywnej. Zobaczymy już zmienników. Mecz myślę, że teraz tak naprawdę też bardziej nabierze rzeczywistych realiów czasowych, bo czasami, tak, szczególnie w tych sportach amerykańskich, to ostatnie 5 minut meczu trwa pół godziny z reklamami wszystkimi, no tu o koszykówce można też, nazwijmy to, wspomnieć. No, teraz w momencie, kiedy mamy mercy rule, w momencie, kiedy wybiega ktoś za boisko, kiedy jest niekompletne podanie, kiedy mamy większość przypadków, które zatrzymują normalnie, w naturalny sposób czas, ten czas teraz się nie zatrzymuje. Zobaczmy liter, bo to robią dobrze dzisiaj rebelianci, no, natomiast nie tym razem. 25 yard mniej więcej własnej połowy.
Ostatnie tylko zdanie, żeby dopowiedzieć o Mercy Rule. Oczywiście Mercy Rule może być kasowane w momencie, kiedy schodzimy poniżej 34 punktów różnicy. Tak, musielibyśmy zobaczyć tutaj przyłożenie w wykonaniu rebeliantów. Dokładnie tak. Wtedy to kasuje Mercy Rule i wtedy wszystkie niekompletne podania dają tutaj nam zatrzymanie zegara czasowego. Nie timeoutem, tylko po prostu normalnie. Poprzez przepisowo. Przepisowo. No i zobaczymy, może John Woolley troszkę szeroko pogra. Mamy trzech skrzydłowych, formację z tight endem. No tutaj na pewno musimy się decydować zawodnicy z Rebels na rzuty i myślę, że tutaj rzuty na 5 yardów też za dużo. Nie, to już muszą być długie akcje, to jest koniec trzeciej kwarty. Prawdopodobnie po tej akcji. Ale szybko zaszczepana akcja. Potężne uderzenie robi Wallace. No to zawodnik, który wytróżnia się na tle ligi, jeśli chodzi o defensywę. Moim zdaniem to jest najlepszy zawodnik, który gra w tej chwili w defensywie w naszej lidze. Tak, natomiast tutaj świetny przykład dokładnie, dlaczego w statystykach są połówki takli, bo ponieważ tutaj Wallace wykończył tą akcję i tak naprawdę miał wystawiony na talerzu cel, który mógł sobie po prostu przebiec się po nim, natomiast ogromną robotę zrobił też z tego, co widziałem, Dawid Gajewski, który tak naprawdę przez cały czas miał tego zawodnika w pierwszym kontakcie. No trzymanie. On był, powiedzmy, 63 w drużynie ataku. 10 jadów w stadzie odmieczone z miejsca poprzedniego. Powtórzenie po jubie. Tak, a widzimy jeszcze przewinienie przeciwko Silesia Rebels, tam był holding. Także Rebels sami ponownie utrudniają sobie sytuację. Mamy pierwszą próbę i, no i widzimy, około 20 yardów. Tak jest. No i mamy dalej grany tutaj dalej. Na boisku w dalszym ciągu pierwsza defensywa, jeśli chodzi o Archers. Oczywiście defensywna linia tutaj rotuje i z tytułu ilości zagrywek zawsze tych zawodników jest więcej. No, natomiast tak, cały czas gramy pierwszym garniturem defensywnym. Tak, widzimy teraz kolejne podanie do Tomka Suchanka, podanie na zewnątrz, podanie szybkie, kolejne podanie udane. Aż zastanawiające jest, czemu częściej nie chcą wykorzystywać tego Rebels w dzisiejszym meczu. Chętnie bym zobaczył statystyki w ogóle, ile było prób rzutowych, bo wydaje mi się, że nazwijmy to percentage completion jest całkiem dobry i jedyna rzecz, która tutaj jest do zarzutu, szczególnie w takim stadium meczu, to jest, nazwijmy to, yards per catch i tego jest na pewno za mało. Teraz widzieliśmy, że chyba John Mullin sugerował Tomkowi Suchankowi długie podanie, żeby pobiegł długą ścieżkę. No i czy zobaczymy piłkę i długą ścieżkę w wykonaniu Tomka? Popatrzmy na dole ekranu. Mamy fake rzut i mamy rzut zewnętrzny, out of bounds, tutaj nic nie jest. Duża presja i musiał ratować się wyrzuceniem piłki John Mullin. Natomiast tą akcję, o której mówiłem, czyli dalekie wyrzucenie piłki, właśnie to widzieliśmy. Tomek Suchanek uciekał daleko, natomiast John Mullin nie był w stanie zagrać mu dobrej piłki, bo tam blisko jest wyrzucona Kasper, trzecia, czwarta, czwarty yard, więc tutaj okej, okay, odflagamy. Od Mahana. Chciałem tutaj. Koniec trzeciej kwarty i zostało nam ostatnie 12 minut tego meczu. Za chwilę rozpoczynamy czwartą kwartę. No tutaj nic już nie jest w stanie zabrać Archers wygranej. Ostatnie 12 minut, no musimy je dograć. Liczymy niezmiennie, nie liczymy, że Rebels nam pokażą coś ciekawego w ataku. Być może będą to jakieś dalekie akcje podaniowe, być może akcje na zewnątrz biegowe Bartka Słomki. Na pewno uatrakcyjniłoby nam to ten mecz. No cóż, Rebels, myślę, że możemy to już powiedzieć, że żegnają się w tym roku z rozgrywkami, natomiast moim zdaniem osiągnęli więcej niż zakładali przed sezonem. Półfinał to jest jeden z najlepszych rezultatów, jeśli chodzi o Rebels w historii. Oni co prawda zdobyli mistrzostwo w 2009 roku, zaraz jeszcze muszę sprawdzić, czy to nie był 2007, bo dwa razy grali w finale. Tak, dwa razy grali w finale w 2007 i w 2009 roku. W 2009 zdobyli mistrzostwo, teraz półfinał. No, od Rebels pośredni snap to running backa, no natomiast bieg przez środek to się dzisiaj nie udaje. Na pewno warto tutaj też
zobaczyć, że po prostu ten mecz i Rebelsi podchodzili tutaj do z pozycji naprawdę underdoga. Sezon, który Archerci reprezentują w tym roku, jest po prostu niesamowity. Myślę, że obiektywnie zdobywają 40 parę punktów w ofensywie, tracąc naprawdę tych punktów niewiele. No, Archersi myślę, że do finału też będą przystępowali po tym sezonie, który mieli i po poziomie, który tutaj prezentują. Mam go! Czy udało się przebiec? Zabraknie tutaj yardów, zabraknie. Zobaczcie, wydaje mi się, że tutaj mamy... Chyba zabraknie. Mamy tutaj nieudaną próbę pantu i właściwie było sytuacji, no dobiegnięcie do miejsca wykonywania pantu, natomiast zabrakło tam bardzo sporo yardów, a trzeci przejmują piłkę na 27 yardzie, 27 yardów do kolejnego przyłożenia i przysłowiowy 50 burger mamy w półfinale, który po prostu pokazuje, jaka tak, różnica klas dzisiaj jest widzimy na Gabelain, boisku. Jest Don Gabelain na boisku. Na tego zawodnika powiem, przeczekałem. Chciałem zobaczyć go w dzisiejszym meczu. Bardzo młody, bardzo utalentowany. I widzimy, pierwsza akcja, od razu podanie, Kornel Witkowski. Krótka piłka, szybka piłka i to jest to, co chcieliśmy oglądać. Młody rozgrywający, prowadzący atak. Świetna ścieżka. Widzimy, że Devon Young tutaj zgubiony na mniej więcej yard 2, więc Kornel miał czas, miał miejsce na złapanie tej piłki. No i druga próba, 4 yardy do przejścia. Na boisku też z numerem 44 Miłosz Góralski. Więc już widzimy, jest duże rotowanie. Na boisku też już widzimy, że jest spora rotacja, tak, jeśli chodzi o linię ofensywną. Maciej Kujawski wrócił na prawego takla, także to też jest testowanie nominalnej roli. No. Tak, to jest dawanie czasu tym zawodnikom. To, że zaprocentuje na pewno. Daleka piłka, czy będzie złapane? O Jezu, prawie złapane, że nie udało się. Nieprawdopodobne. To by było chyba zagranie meczu. Świetna piłka. Widzimy, że pod presją wytrzymał Don Gabelain tą presję. Miał na rękach, miał na rękach. To było dwukontaktowe łapanie. Pierwszą wyhamował piłkę jedną ręką i to się udało i po prostu nie zdążył zamknąć rąk. Tak. Niesamowita próba naprawdę i wspaniale, że Archersi też mają przez praktycznie całą kwartę czas, żeby przetestować drugi garnitur. W finale niezapowiedziana, oczywiście nigdy jest niespodziewana kontuzja, ale jakaś kontuzja się wydarzy i ci zawodnicy będą mieli minuty przegrane i powiedzmy pamięć organizmu. Widzę, że Archersi w drugim garniturze nadal chcą grać w futbol. Tak, myślę, że oni też są. Szczególnie Don Gabelain chce udowodnić i pokazać się z jak najlepszej strony. To jest chłopak, który zdobywał Mistrzostwo Polski z juniorami. Teraz wchodzi do seniorskiego futbolu. No i tutaj nie ma żadnej jakiejś tremy juniorskiej, żadnej tremy pierwszoroczniaka. Wchodzi, prowadzi defensywę ofensywę w półfinale. Tak, tu mieliśmy świetną pierwszą próbę i naprawdę gain tam 14 yardów. Poprzednia próba była też fenomenalnym rzutem i naprawdę zabrakło wykończenia. Natomiast no, pierwszy raz tutaj możemy popatrzeć naprawdę na zawodników, zmienników i tak naprawdę widzimy, że nadal to jest dominacja ze strony bydgoskiego zespołu. Tutaj szybko zatrzymana ta akcja. Miłosz Góralski z piłką. Widzimy, że już ta linia ze zmianami, kiedy już nie ma starterów, no już nie toruje tak dobrze ścieżek, już nie ma tak dużej dominacji. Oczywiście mamy też różne zagrywki tutaj, także myślę, że im bliżej endzonu, to tak naprawdę tym mniej pola muszą pokryć 11 zawodników w naturalny sposób. Ten boks się robi bardzo, bardzo zapełniony i w momencie snapu, w jednym momencie 10 osób się spotyka dokładnie. Zobaczmy, na linii wznowienia mamy mnóstwo zawodników, tak 6 czy 7. I też ta presja, sam z piłką Don Gabelain. Tutaj przełamanie pierwszej linii równa się touchdown, ale złamanie tej pierwszej linii jest naprawdę trudne, ponieważ 8 defensorów mamy na tej pierwszej linii. Tak, oni zagęszczają. Zobaczmy, jak mocno weszli w środek też. Dobry bieg, dobre ominięcie pierwszego zawodnika, drugiego. Tak, ale tutaj już czterech zawodników. Kolejnych czterech już na pewno to zatrzyma. Trudno było pokonać. Trzecia próba i... gol. Czyli zdobycie przyłożenia. Zobaczmy, czy na jaką zagrywkę zdecyduje się teraz atak Łuczników. Będziemy jeszcze jakieś...
instrukcje wydane z sideline'u. Piłka w rękach. Podanie? Chyba jakieś nieporozumienia. Tutaj też na boisku grać rebeliatów. Ale mamy jeszcze czwartą próbę i myślę, że będą to grali. Mamy wzięty timeout teraz chyba na ten moment przez Archersów. Właśnie wjechał pierwszy Archers timeout. Można się zastanowić tak naprawdę, ponieważ... wiemy, że corner potrafi kopnąć. Dokładnie, równie dobrze możemy przetestować sobie teraz po prostu field goal unit, który tak naprawdę w tym dzisiaj tylko podwyższał, a teraz możemy się przetestować z około 15 yarda. Tak, wbrew pozorom to bardzo ważna jest formacja i kopanie 15, z pola. Bliżej. Wiemy, że te kopnięcia w tym sezonie po jednym meczu zadecydowały. To był mecz Lowlanders Kings, kiedy dzięki kopnięciu Lowlanders wyrównali, a potem byli w stanie wygrać spotkanie. Więc widzimy, że corner ostatni zawodników. Tak, będziemy chyba mieli kopnięcie z pola. Natomiast to jest chyba 8-9 yard, także też małe dosyć wyzwanie, łatwe, natomiast przetestujmy, tak? Przetestujmy zawodników, którzy blokują, czy oni będą w stanie zamknąć swoich raszujących zawodników po przeciwnej stronie piłki. Test snapera, test holdera, to wszystko w sytuacji meczowej jest bardzo wartościowe. Nie da się tego przetrenować na treningu, no i tak jak podczas meczu. Ciekawa statystyka teraz, jak wyjdziemy na wynik 50-8, 42 punkty, touchdown bez żadnego podwyższenia, czyli udane kopnięcie. Nie anuluje Mercy Rule. Udane kopnięcie, mamy 50 punktów po stronie Archers. Deklasacja. 42 punkty przewagi. Nie przypominam sobie meczu, w którym mielibyśmy tak dużo różnicę punktową w tym roku. To jest chyba najwyższe zwycięstwo. Tak, w poprzednim meczu Archers wygrali z Rebels 34-0. W tej chwili to już są 42 punkty przewagi. Daniel komplet! No Rebels wyglądają bardzo słabo, natomiast Archers moim zdaniem w tej chwili to jest drużyna kompletna. Mogliby popracować może przy kickoffach nad powstrzymywaniem akcji z powrotnych, bo widzieliśmy, że tutaj Devon Young potrafił wybiegać bardzo dużo yardów, natomiast pozostałe formacje, tu nie ma słabych punktów w tej chwili. Myślę, że tutaj już możemy spokojnie myśleć o finale jako kibice, bo kibice zbyt gorszy i tak naprawdę trzeba już przygotowywać game plan pod te inne zespoły. To będzie prawdopodobnie tutaj gdybym miał strzelać, natomiast no, będzie to też inny kaliber doświadczenia, mimo że silniejszy zespół bydgoski na ten moment na papierze, wchodzący w finał miejsca, w których Lowlanders czują się jak u siebie w domu. Bardzo ciekawe być tutaj spotkanie. Najlepsze jest wszystko to, że finał odbędzie się w Warszawie i tak naprawdę no, z tytułu, że w playoffach nie mamy żadnego warszawskiego zespołu, no to nie będzie tak naprawdę nikt grał u siebie. Co redukuje, nazwijmy to, aspekt, który mieliśmy dzisiaj w meczu, który Archersi grają u siebie. Widzimy, że na 4 minuty do końca już w defensywie pojawiają się rotacje. Mamy na boisku na przykład z numerem 26 Kacpra Karmowskiego. Jest próba biegu, natomiast środkiem ja myślę, że tutaj już Rebels doskonale sobie zdaje sprawę, że ten mecz już się odbył i tak naprawdę regulaminowo musimy tutaj spalić zegar meczowy, akcje biegowe, myślę, że te najbliższe dwie akcje będziemy widzieć. Myślę, że trenerzy, nie uściskując sobie dłoni, ale patrząc na siebie dżentelmeńsko, przestaną brać timeouty, żeby po prostu zamknąć to spotkanie najszybciej, jak się teraz da. Według naszego zegara 3,5 minuty zostało, co daje tak naprawdę ten drive, punt. I Archersi powinni kończyć mecz bez timeoutów kolanem. Czy tak się stanie? No jeszcze próbuję pobrać. Wojtek też wyjaśnia. Nie ma szans na rzucanie tutaj. No natomiast widzimy też, pojawiają się defensywni liniowi, którzy weszli z drużyny juniorskiej z Bydgoszcz Archers z numerem 56 Jakub Lewandowski.
i Mikołaj Carajewski, numer 58. No, fajnie oglądać juniorów, którzy w zeszłym roku grali jeszcze właśnie jako drużyna młodzieżowa Bydgoszcz Archers. Teraz wchodzą w półfinale rozgrywek, których stawką jest tytuł Mistrza Polski po kolejnym meczu. Jakub Kubacki w 2014 roku przychodził jako juniorek, który sobie rzucał piłką po prostu, a dzisiaj jest jednym z głównych receiverów Archers. Xavery Tracz, który przyszedł w innych czasach 4 lata temu, czy 5, też przyszedł do juniorów. Dzisiaj jeden z najlepszych zawodników w kraju. Jest naprawdę, Bydgoszcz jest tutaj innym przypadkiem niż tak naprawdę reszta Polski i mocne jednostki, jak na przykład Panthers, ponieważ mają system juniorski na dużo bardziej zaawansowanym poziomie, który tak naprawdę generuje nowych zawodników i daje tak naprawdę w roster dużo ludzi, którzy po prostu nie wchodzą z innych dyscyplin, znają sport, znają specyfikę, znają team building, znają wartości, które organizacja przedstawia, no i to później skutkuje. Dzisiaj na boisku widzieliśmy i w zespole jakby seniorskim przynajmniej 30% zespołu to jest wcześniejsi juniorzy, co daje po prostu ogromne zaplecze zawodników do rozwoju. Tak, trzeba przyznać, że ten program juniorski w Bydgoszczy prowadzony jest bardzo fajnie. W zeszłym roku oni zaskoczyli. Ja nie spodziewałem się, że to Archers wygrają Mistrzostwa Polski juniorskie, natomiast widać, że ta praca nad młodszymi zawodnikami tutaj odbywa się w bardzo dobry sposób, bo oni potem no, naturalnie zasilają drużynę seniorów. Może jeszcze nie stanowią o sile drużyny, natomiast są potężnym uzupełnieniem, jeśli chodzi o ten skład. Tak jak mówiłeś o Kubie Kubackim, który zaczynał od wieku juniora, w tej chwili jest jednym z czołowych receiverów w Polsce. Dokładnie tak. I powiem tak, dekada 2010-2020 w juniorskim futbolu zdecydowanie należała do Bielawy Holmes i jest to też niesamowity ośrodek juniorskiego futbolu. Natomiast dekada 2020-2030, no Archersi obecnie są w formie, mają naprawdę dobry, szeroki roster zawodników, więc na pewno wchodzą z pozycji tutaj faworyta. Wiadomo, będą bronić Mistrzostwo Polski zdobyte rok temu i to z klucza stawia Ciebie w pozycji, nazwijmy to, faworyta, pretendenta. Natomiast poziom juniorski Archersów już owocuje w Archersach od dobrych 2 lat, a teraz będzie tak naprawdę nabierało to jeszcze większego tempa. Widzimy, że pozostały 2 minuty do końca meczu. Na boisku jeszcze raz formacja ofensywna Archers, no i Dom Gabelain prowadzący ofensywę Łuczników. Chciałoby się, żeby zdobył przyłożenie, żeby przypieczętował to zwycięstwo Archers punktami. No natomiast myślę, że rebelianci jeszcze powalczą o zatrzymanie tego drive'u. Pierwsza próba Mateusz Poneta. Nie był na ziemi, to jest zdenerwowany, bo był gwizdek, rzeczywiście był zatrzymany już za długo w danym miejscu. Natomiast fakt jest taki, że niesamowite fizyczne tutaj wyczyny, ponieważ moim zdaniem on nie był na ziemi. Ale myślę, że to sędziowie zrobili w trosce o właśnie o zdrowie zawodnika, gdyby to pojawił się tak, uderzenie drugiego zawodnika, no było ryzyko kontuzji, więc lepiej, że te gwizdki się pojawiają niż miałoby ich faktycznie nie być, więc moim zdaniem bardzo dobra decyzja sędziów. Mamy minutę 20, drugi garnitur gra, moglibyśmy de facto być już po meczu i kolana tutaj grać. Ponownie ta sama akcja. Kilka rzeczy próbujemy jeszcze przetestować, kolejny completion młodego rozgrywającego. Tak, czas leci, minuta. Wydaje mi się, że on ma perfekcyjne statystyki. Dzisiaj złapany chwilę. Completions, tak. Wiadomo, że tutaj rating na pewno nie, bo nie ma touchdownów i yardów, natomiast wydaje mi się, że ma 100% completion rate. Tak, ci skrzydłowi po stronie Archers w tym sezonie, oni mają bardzo wysokie te właśnie completion rate, o którym mówisz, że oni mają naprawdę po kilka dropów jedynie, a piłki słane w ich ręce kończą się praktycznie zawsze złapaniem. W statystykach Kubie Kubackiemu to zagranie z kilku minut temu zostanie wpisane jako drop, natomiast no, różne są kalibry dropów i rzeczywiście w tym sezonie pierwsze armaty Archersów jak najbardziej tutaj mają świetne statystyki i naprawdę łapią te piłki.
widzimy Miłosz Góralski niezadowolony, potknął się. Czas leci jeszcze. Chyba mamy i właśnie. I to już jest koniec meczu. Witam Andrzej, po raz pierwszy zagrają w finale Mistrzostw Polski w futbolu seniorskim. Silesia Rybys żegna się z rozgrywkami. Półfinał to jest tak, myślę, bardzo duże osiągnięcie dla tego zespołu. To słyszymy owację. Danie pięknie poplany wodą. Tradycyjna cieszynka. Radość w Arce Wschodniej dzisiaj będą świętować, natomiast myślę, że rozpoczynają już od jutra przygotowania do meczu finałowego, a jutro poznamy drugiego finalistę. Za dzisiaj dziękuję Państwu Bartosz Słowacki i Radosław Goło. Do zobaczenia i do usłyszenia. Muscle Clinic. W trosce o Twoje zdrowie.